Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Resortu Zdrowia. Dzień dobry, panie rzeczniku, witam. Po wczorajszym wybuchu w kopalni Pniówek 5 górników nie żyje, ponad 20 jest w szpitalach. Jaki jest stan, panie rzeczniku, tych, którzy są w szpitalach właśnie? Minister zdrowia jest tu w stałym kontakcie zarówno z wojewodą, jak i dyrektorem tego największego ośrodka, czyli Centrum Leczenia Oparzeń, w którym jest 10 górników. Kilku jest oczywiście w innych szpitalach. Tamten stan tych górników na pewno jest lepszy. Za wcześnie, by prognozować, co się wydarzy. Na pewno część osób, która trafiła, mają poważne poparzenia. To są trzeciego i czwartego stopnia poparzenia. Lekarze czynią wszystko, by te osoby wyprowadzić, ale za wcześnie na jakikolwiek optymizm. I to jest tych 10 górników właśnie. 11 w ogóle trafiło do Siemianowic, no z tym, że ten pierwszy, który trafił najwcześniej, niestety nie udało się uratować jego życia. Lekarze teraz walczą o życie no przynajmniej 4 górników, którzy są w najpoważniejszym stanie. Panie rzeczniku, a ilu ukraińskich żołnierzy jest w polskich szpitalach? Bo kilka dni temu, przedwczoraj chyba, premier Mateusz Morawiecki mówił o kilkudziesięciu ukraińskich żołnierzach. Ta liczba jakoś rośnie szybko, czy jest na podobnym poziomie? Może powiem tak, wszyscy spodziewaliśmy się, że my będziemy od początku leczyć ukraińskich żołnierzy, ale zwracam uwagę na fakt, że do tej pory ukraińskie prawo zabraniało hospitalizowania ukraińskich żołnierzy poza granicami kraju. Dopiero niedawno to prawo się zmieniło, więc my od dłuższego czasu przyjmujemy pacjentów. W tej chwili to jest w granicach 1850 osób we wszystkich szpitalach w Polsce, które leczą. Ale to w ogóle leczą obywatele Ukrainy, uchodźcy. W ogóle. Oczywiście leczymy też żołnierzy i leczymy na przykład Straż Graniczną, ale no nie chciałbym tu rzucać konkretnych liczb ani konkretnych szpitali. No, za duża waga tego problemu. Jasne. A panie rzeczniku, premier mówił o 10 tysiącach miejsc w polskich szpitalach. Jak te miejsca zostały wyznaczone? To jakieś deklaracje szpitali, wojewodów, czy to szpitale w całym kraju mają leczyć rannych żołnierzy? Tych miejsc dokładnie jest w granicach 12-13 tysięcy. One zostały wskazane między innymi przez służby wojewodów. To są te szpitale, które mogą operować w wielu zakresach. Pamiętajmy, że trafiają do Polski ludzie najczęściej ze schorzeniami wynikającymi z trudów drogi i z problemów, które przeżywali we własnym kraju, ale to nie są problemy związane z wybuchem min czy z wybuchem pocisków. Najczęściej, bo w granicach 15% osób, które trafia do polskich szpitali, to są prozaiczne problemy przeziębieniowe, to są problemy wirusowe, więc te osoby trafiają do różnych szpitali, bo to są szpitale w całej Polsce na oddziały internistyczne i zakaźne. Oczywiście leczymy też długoterminowo pacjentów na przykład z nowotworami. To jest w granicach 200 osób. Część z tych pacjentów kierujemy do placówek poza granicami Polski. Panie rzeczniku, kiedy certyfikaty covidowe zostaną wydłużone bezterminowo dla tych, którzy są zaszczepieni przynajmniej 3 dawkami? Bo taka zapowiedź była. Czy wiadomo już, kiedy to bezterminowe wydłużenie będzie miało miejsce? Tak, zgodnie z zapowiedzią ministra Adama Niedzielskiego na koniec kwietnia poinformujemy zapewne, że od 1 maja te certyfikaty po 3 dawce, czyli logiczne, że i po 4, zostaną wydłużone bezterminowo, ale czyli podkreślam, od 1 maja certyfikat na terenie Polski. Bo pamiętajmy, certyfikat to jest narzędzie służące różnym państwom Unii Europejskiej do wprowadzenia różnego rodzaju obostrzeń czy restrykcji związanych z tymże narzędziem, więc każde państwo w swojej własnej aplikacji wyznacza termin graniczny obowiązywania certyfikatu. W Polsce on będzie bezterminowy. Czyli w kontekście wakacji na przykład to trzeba będzie się orientować, jak w poszczególnych krajach to wygląda, jeżeli jakiekolwiek obwarowania będą tego typu. Tak, ale z tego, co widzimy na dzisiaj, to takie kategoryczne podejście mają bodajże Włochy i Hiszpania. Pozostałe państwa stopniowo odchodzą od wymagania certyfikatów covidowych przy na przykład wchodzeniu do restauracji, barów czy hoteli. To tylko tak doprecyzując tę kwestię, zamykając ten wątek. 1 maja certyfikaty covidowe ważne bez wszystko terminu. Na to wskazuje, że tak. Panie rzeczniku, a zmiana ze stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego, to też wydarzy się z początkiem maja, będzie miało miejsce? Tu nasze służby prawne zebrały informacje z pozostałych ministerstw. Z kolei ministerstwa zebrały również informacje od samorządów, jakie przepisy prawa ogólnopolskiego i lokalnego są oparte o stan epidemii, który jest wprowadzony w Polsce. Bo pamiętajmy, wylalibyśmy dziecko z kąpielą, jeżeli nagle byśmy znieśli stan epidemii, do którego odwołują się inne akty prawne. Więc mamy już zgromadzony ten materiał. Teraz każde z ministerstw będzie miało za zadanie uporządkować tą materię przed zniesieniem stanu epidemii. I tutaj też deklaracja jasna. Minister zapowiedział, na koniec kwietnia zapadnie decyzja. Decyzja,
kiedy odchodzimy od stanu epidemii. Jak, panie rzeczniku, wyglądają relacje z Pfizerem? Dziennik Gazeta Prawna pisze dzisiaj, że naszego stanowiska nie popiera żaden unijny kraj. Faktycznie no, Polska jest sama i tylko ona chce wypowiedzieć tę umowę? My byśmy chcieli, żeby te relacje wyglądały jak najlepiej, dlatego też wnioskowaliśmy o kolejne spotkanie zarówno z samą firmą Pfizer, jak i z HERą, czyli taką instytucją ochrony zdrowia z ramienia Komisji Europejskiej. Niestety, mimo naszych wskazań, że chcemy kontynuować ten kontrakt, ale poprosimy o większą elastyczność w związku z tym, że ponosimy dość duże koszty, bo to jest 300 milionów złotych miesięcznie na milion uchodźców ukraińskich w zakresie samej ochrony zdrowia. Czyli jeżeli mamy 2 miliony uchodźców, to jest w granicach 600 milionów miesięcznie. Czyli około miliarda złotych miesięcznie. Dokładnie. I zasygnalizowaliśmy, tak? Zasygnalizowaliśmy koncernowi, żeby był w tej materii elastyczny. Między innymi wskazując, że no jest pewna społeczna odpowiedzialność biznesu. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Niestety koncern nie zareagował. Niestety Komisja Europejska też nie zareagowała. Stąd też musieliśmy poinformować o rezygnacji z tego kontraktu, o niemożności realizowania tego kontraktu. Ale wracając do tematu artykułu, o którym pan redaktor mówi, no, on jest oparty o rozmowy z trzema państwami, z których żadne nie graniczy z Ukrainą. A tak naprawdę to nie wśród tych państw należy poszukiwać sprzymierzeńców Polski, ale wśród tych państw, które ponoszą olbrzymie koszty w związku z leczeniem obywateli Ukrainy. A to są państwa graniczne. I tu ale to kluczowe jest to nie, że mamy za dużo szczepionek i jeszcze 70 milionów ma przyjść, a no, szczepienia w zasadzie ustały teraz. Nie to jest kluczowym problemem. Nie. Także przecież dla pozostałych państw w Unii Europejskiej, jak rozumiem, bo tam też pewnie już nie szczepi się dzisiaj wiele osób, a te dostawy milionowe szczepionek. Ma pan rację. I to jest trochę błędne rozumienie tematu. My nie wypowiadamy i nie rezygnujemy z tej umowy z uwagi na fakt, że w całej Unii Europejskiej wszyscy zamówili dość dużo szczepionek dużo, z naddatkiem. Za dużo, powiedzmy wprost. Pamiętajmy, jaki był stan, w którym zamawiane były te szczepionki. No, nikt nie wiedział, co się wydarzy. Rozumiem, nikt nie wiedział, ale jest ich za dużo. Tak, jest ich za dużo, fakty. Ale to nie jest związane z wypowiedzeniem umowy. My się powołaliśmy na nadzwyczajną sytuację, która wystąpiła w związku z wojną na Ukrainie i wskazaliśmy, że mamy kryzys humanitarny, z którym musimy walczyć. Niestety nie ma reakcji ani ze strony koncernu Pfizer, ani ze strony Komisji Europejskiej, ale jest reakcja ze strony innych państw graniczących z Unią Europejską, z Ukrainą, przepraszam. Już przynajmniej jedno z tych państw, na razie nie chciałbym zdradzać szczegółów, wystąpiło do nas o przekazanie dokumentu związanego z wypowiedzeniem umowy firmy Pfizer, w związku z tym, że szykuje się również do podobnego ruchu. Rozmawiamy również z innymi państwami graniczącymi z Ukrainą i te państwa również są zainteresowane tym problemem. Za wcześnie mówić, że podejmą taką decyzję, ale są tą decyzją zainteresowane. Panie rzeczniku, 70 milionów szczepionek od Pfizera, tyle ma, no, tyle jest zamówionych dla Polski, a ile od Moderny, bo to będzie, jak rozumiem, kolejny problem za chwilę, także batalia z tym koncernem. Tak, to jest w granicach 67 milionów szczepionek, które mamy otrzymać od koncernu Pfizera, z których zrezygnowaliśmy i w granicach 20 milionów od koncernu Moderna. I też z nich zrezygnujemy? I tutaj stoimy, myślę, że w najbliższych dniach, jeżeli nie godzinach, rozstrzygnie się co z koncernem Moderna. I tutaj czekamy na jasne stanowisko Komisji Europejskiej. Jeżeli Komisja Europejska w końcu podejmie kroki i wywiąże się z deklarowanego solidaryzmu, bo pamiętajmy, cały czas słyszymy deklarację Solidarności Europejskiej w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, w tym dla nas najważniejsze w zakresie ochrony zdrowia. Nie ma żadnego solidaryzmu. Są zdjęcia na granicy, nie ma żadnych środków. My tych środków potrzebujemy. No ale panie rzeczniku, Ministerstwo Zdrowia wystąpiło jakieś środki do Komisji Europejskiej? Czy rząd w ogóle wystąpił o konkretne środki? Jak panie to redaktorze, wygląda? Cały czas występujemy. Prezes Jarosław Kaczyński mówił jakieś 2 tygodnie temu, że no, Polska nie będzie sama się o to upominała. Ja przypomnę, panie redaktorze, bo pan redaktor również o tym informował. Minister Zdrowia Adam Niedzielski podczas swojego ostatniego pobytu w Brukseli na szczycie ministrów zdrowia wraz z 10 innymi państwami, potem już po rozmowach również z Niemcami, wystąpił do Komisji Europejskiej o specjalny mechanizm finansowania. To wystąpienie jest, nie ma żadnej reakcji. Więc to nie jest tak, że Polska i Ministerstwo Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia, finansowania ochrony zdrowia nic nie robi. Robimy dużo więcej niż Komisja Europejska ujawnia tak naprawdę, bo my cały czas wnioskujemy o to, żeby był mechanizm finansowania i cały czas słyszymy deklarację, tak będzie. Kiedy?
to jakie finansowanie byłoby satysfakcjonujące dla Polski, jeżeli ten koszt to jest 1 000 000 000 złotych miesięcznie, to no, panie redaktorze, jakie pieniądze z Unii Europejskiej byłyby wystarczające? Powiem tak, no, my wyceniliśmy, oszacowaliśmy koszt leczenia obywateli Ukrainy na te 300 milionów złotych miesięcznie. Oczywiście ważne są każde pieniądze, które ważne są każde pieniądze, które by były zadeklarowane. Czekamy na jakąkolwiek deklarację. Deklaracja, a właściwie posuniętą za tą deklaracją działaniem. Niestety nie ma na razie żadnych działań. A mówił to Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Bardzo dziękuję panu rzecznikowi za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i Ekspresem Biedrzyckiej. Dzień dobry Państwu, to jest Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Na początek aktualności, drodzy Państwo, przede wszystkim te, które budzą nasze bardzo duże obawy i bardzo duży smutek. Mamy nowe informacje dotyczące akcji ratowniczej w kopalni Pniówek. Dotąd potwierdzono, jak już pewnie Państwo wiedzą, zgon 5 pracowników, 5 górników. 4 zmarło na miejscu, 1 z nich w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, gdzie obecnie leży 10 rannych w wypadku. W innych śląskich szpitalach leczonych jest kolejnych 10 poszkodowanych. W tej chwili zastępy ratownicze, które już drugą dobę starają się dotrzeć do 7 zaginionych po wybuchach metanu, koncentrują się teraz na budowie lutniociągu, czyli rurociągu doprowadzającego powietrze. Sytuacja w dalszym ciągu jest tam niezwykle trudna i akcja ratownicza jest właśnie uniemożliwiana przez bardzo duże stężenie metanu w dalszym ciągu, które tam jest. Ratownicy prowadzący akcję, no właśnie, musieli przerwać ją wczoraj po południu. W kolejnych godzinach rozłożyli tak zwaną linię chromatograficzną, przepraszam bardzo, tak to dokładnie brzmi, która ma umożliwić stały, zdalny pomiar stanu atmosfery. Z odczytów wynika, że w wyrobiskach, gdzie znajdują się poszkodowani, stężenia niebezpiecznych gazów, tak jak już Państwu wspomniałam, nadal kilkakrotnie przekraczają dopuszczalne normy. Ta akcja w dalszym ciągu trwa. 7 osób jest poszukiwanych w tej chwili. To są te najświeższe informacje dotyczące tego, co dzieje się w kopalni Pniówek. Dzisiaj będziemy także z naszymi gośćmi, między innymi Gabrielą Morawską-Stanecką, czyli wicemarszałkinią Senatu.
skomentować haniebne, wydaje się, słowa, nie bójmy się tego określenia, bardzo bliskiego współpracownika Viktora Orbana, czyli premiera Węgier, i będziemy zadawać sobie pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość zareaguje wreszcie na zachowanie swoich politycznych przyjaciół Węgrów, bo faktycznie one coraz bardziej kontrowersyjne, a to i tak delikatne określenie się stają. Minister Spraw Zagranicznych Węgier między wierszami zasugerował bowiem, że ostatni ostrzał Lwowa, o którym Państwu opowiadaliśmy w naszym programie, miał związek z polityką Polski. Nie powiedział oczywiście tego expressis verbis, natomiast absolutnie zasugerował, mówiąc, że z ubolewaniem przyjął niedawne ataki rakietowe na Lwów, których celem było, jak ocenił, zniszczenie transportów broni przeznaczonych dla Ukrainy, i tym właśnie tłumaczył brak zgody Węgier na transport broni do Ukrainy, właśnie twierdząc, że państwa narażają się w ten sposób na niebezpieczeństwo. Nie chcemy, by do podobnych scen doszło na terenach zamieszkałych przez Węgrów albo w okolicy węgiersko-ukraińskiej granicy. A gdybyśmy przepuścili transporty broni przez nasze terytorium albo, nie daj Boże, sami je dostarczali, wzięlibyśmy na siebie takie ryzyko. Drodzy Państwo, to jest oficjalne stanowisko ministra spraw zagranicznych Węgier. Na ten temat będziemy dzisiaj mówić zarówno z panią marszałkini, jak i z panem Pawłem Kowalem z Koalicji Obywatelskiej, który także koło 10:00 będzie państwa gościem. O 9:30 generał Bogusław Pacek, czyli generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Z nim oczywiście sytuację na froncie będziemy omawiać. Ona jest, jak państwo doskonale wiedzą, bardzo dynamiczna. Trwa wojna, bitwa właściwie, tak powinno się powiedzieć, o Donbas, o wschodnie tereny Ukrainy, o utworzenie korytarza lądowego do Krymu. To jest w tej chwili podstawowy i jedyny, wydaje się, na chwilę obecną cel Rosjan. Wiemy też, że doradca prezydenta Zełenskiego chce pojechać do Mariupola i mówi Michał Podolak, bo to o nim mowa, tak, bez żadnych warunków jesteśmy gotowi na specjalną rundę negocjacji w Mariupolu. 1:1 albo 2:2, by uratować naszych chłopaków, Azow, wojskowych, cywilów, dzieci, żywych i rannych, wszystkich, bo to są swoi, bo są w moim sercu. Na zawsze, tak mówi doradca prezydenta Ukrainy. Szef ONZ z kolei pisze list do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i do Władimira Putina. Sekretarz generalny wystosował takie specjalne pismo z prośbą o osobne spotkania dla obu prezydentów. Z dokumentu skierowanego na Kreml przez sekretarza generalnego wynika, że wyraził on gotowość do odbycia rozmów z Putinem w Moskwie. Z kolei spotkanie z Zełenskim miałoby się odbyć w Kijowie, ale oczywiście niemal natychmiast Rosja odrzuciła propozycję zawieszenia broni. Chodziło o także propozycję sekretarza generalnego ONZ, który apelował, by wprowadzić 4-dniową wielkanocną przerwę humanitarną w Ukrainie, bo teraz zbliżają się tam święta, państwo doskonale o tym wiedzą. Przedstawiciele Rosji poinformowali o tym ONZ, no i podsumowali to krótko, że wezwanie do pokoju i zawieszenia broni są w tych okolicznościach, tu dokładny cytat, bardzo nieprawdziwe i nieszczere. To jest oficjalne stanowisko Rosji. Według danych w tej chwili władz obwodowych ługańskich 80% terytorium obwodu ługańskiego jest obecnie pod kontrolą wojsk rosyjskich. To jest też bardzo niedobra informacja. Są także groźby, drodzy państwo, ze strony ambasadora Rosji w Polsce, który mówi, że w tej chwili, to jest rozmowa z agencją Reutera, że jego placówka dyplomatyczna, czyli ambasada Rosji w Polsce, ma problemy finansowe. I stwierdził, że jeżeli rosyjska ambasada w Warszawie przestanie funkcjonować, to Rosja podejmie działania odwetowe. Tak to dokładnie brzmi. I mówi pan ambasador tak. Mamy pewne rezerwy gotówkowe, ale nie są one nieograniczone i jeżeli sytuacja się nie zmieni, no to po pewnym czasie może się okazać, że nie będziemy w stanie zapłacić rachunków. Powinno więc być jasne, że jak tylko nasza ambasada przestanie tu funkcjonować, to samo stanie się z polską ambasadą w Moskwie. Także taka groźba ze strony ambasadora pada. I jeszcze jedna ważna informacja, to też będziemy oczywiście omawiać z generałem Packiem przede wszystkim. Pojawiły się nazwiska osób, które zdecydowały o inwazji Rosji w Ukrainie. Do tej pory, pamiętają państwo, mieliśmy bardzo duży kłopot ze wskazaniem palcem, tak to nazwę w cudzysłowie, osób, które dowodzą armią rosyjską, które podejmowały poszczególne
decyzje. W tej chwili te nazwiska się pojawiają. Decyzja o inwazji została podjęta przez Władimira Putina. Oczywiście to nie jest żadne zaskoczenie, ale okazuje się, że zaledwie garstkę tak zwanych jastrzębi, w tym ministra obrony Siergieja Szojgu, szefa sztabu generalnego Gierasimowa i sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa. To jest ta czwórka, która zdecydowała o masakrze w Ukrainie. Na ten temat także dziś będziemy mówić w naszym programie, więc te wszystkie historie dziś u nas się pojawią. Zapraszam Państwa na pozostanie z nami przez najbliższe półtorej godziny, a teraz już zapraszam pana redaktora Janka Złotorowicza, który już tutaj czeka na Państwa także z świeżymi informacjami. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry panie państwu. Redaktorze. Tym razem dotyczącymi apeli, które kierują Ukraińcy do papieża Franciszka. Tak, Franciszku, przyjedź i zobacz nasze piekło. Tak i przekonaj mówią. Się, że tutaj nie ma wspólnej tak, winy. To nie jest tak, że nasz niezawodny korespondent z Kijowa, dyrektor Petraniuk, zapytany o słowa papieża. Musimy go tu mówił, kiedyś zaprosić, jak to tak, wszystko się skończy. Mówił wczoraj tak. Nie zgadzam się z jego stwierdzeniem, że wszyscy jesteśmy winni. Winni jest Putin i jego oddziały. Papież bardzo mnie rozczarował, jeśli chodzi o jego postawę wobec wojny i tego, kto ją rozpętał. Nie nazywa rzeczy po imieniu, to błąd. Zwykli Ukraińcy czekają na mocną reakcję papieża Franciszka na to wojenne piekło, jakie od prawie 2 miesięcy gotują nam rosyjskie wojska. I apeluję, aby papież przychał. Nie sądzę, żebym i miał zobaczył. Odwagi, szczerze przybycie mówiąc. Papieża do nas to byłoby potężne uderzenie w Rosję. No i właśnie na ten nie przyjedzie. Liczymy, że Franciszek wkrótce nas odwiedzi. Tak. Pozwoli, że ja nie będę tego komentować. Pocisną mi się na usta słowa, które o tej godzinie nie powinny być wypowiadane, szczególnie na antenie ogólnopolskiej. Na pewno gorsze słowa mogą padać w piwnicach Kijowa czy... Zdecydowanie. W frontowych okopach. No to teraz nasze niezawodne, codzienne problemy, czyli kwestie związane z inflacją i z... Tak. Już zastanawialiśmy się rządu, chyba tak to trzeba już zastanawialiśmy się w tym tygodniu, kiedy będzie apogeum stóp procentowych, no ale jeszcze warto pamiętać, że to są wszystko naczynia powiązane. Jeszcze jest apogeum, czeka nas jeszcze apogeum inflacyjne. No wczoraj w swoim programie Pieniądze to nie wszystko Hubert Biskupski rozmawiał z członkiem Rady Polityki Pieniężnej, profesor Przemysław Litwiniuk. No on mówi, oczywiście zaznacza, że warto całą tą rozmowę w ogóle zobaczyć na naszym kanale na YouTube, ja tylko Państwu tu parę rzeczy zacytuję. A on oczywiście zaznacza, że ciężko jest wyrokować, no bo wszystko się może zmienić, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na obecnym etapie uważam, że szczyt inflacyjny przypadnie między lipcem a wrześniem. Mhm. Dużo zależy też od tego, jakie będą zbiory, jaka będzie pogoda. Bo Polska jest w miarę samowystarczalna, jeśli chodzi o żywność, no bo na ceny żywności mogą mieć potężny wpływ braki w dostawach z Rosji i z Ukrainy. Polska jest w stanie sobie z nimi poradzić pod warunkiem, że nie będzie żadnej suszy, powodzi i będzie piękna pogoda. Na co, jak wiemy, w Polsce raczej nie ma co liczyć. Dosyć ostrożnie tu wbija szpilę. Mówi, że rząd nie ma dostatecznej siły motywacyjnej, by inflację w krótkookresowej perspektywie zdławić. Przynajmniej nie wynika to z zapowiadanych przez rząd decyzji, choćby z założeń Polskiego Ładu, który pobudza konsumpcję. Bo profesor jest aż do tych ekonomistów, mówią się zwracają uwagę, że im wyższa konsumpcja, tym wyższe ceny. No, ale z drugiej strony mają ludzie więcej pieniędzy, im więcej konsumują. Też sam na to zwraca uwagę, od razu rosną wpływy z podatków i być może dlatego rządowi on sugeruje. Mhm. Nie zależy wcale na tym, żeby tych cen obniżać. Rząd na inflacji zawsze zarabia. No, taka jest prawda. No i zwraca też uwagę, ale to warto sobie zobaczyć tą rozmowę w całości. Ja nie będę że jest pewien taki, on to nazywa zezem, że trochę sprzeczną politykę prowadzi rząd i Narodowy Bank Polski. Ale jeśli państwo chcą jakby wiedzieć, o co chodzi, to naprawdę warto po programie odpalić sobie u nas na YouTubie rozmowę z panem profesorem. Były członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Grabowski, też zwrócił uwagę na to, że przede wszystkim polityka Narodowego Banku Polskiego doprowadza nas na skraj przepaści. Takie słowa padły wczoraj, więc rzeczywiście chyba powinniśmy jeszcze ciaśniej zapiąć pasy. Tak, tu pan profesor w rozmowie z Hubertem też dużo, ale już tu naprawdę tylko zajawię, warto to posłuchać, bo tak w dosyć interesujący sposób zwraca uwagę na to, w jaki sposób potraktowani zostali przez banki kredytobiorcy, więc polecam. Zdecydowanie polecamy. Teraz Państwa ulubiony, w cudzysłowie rzecz jasna, temat, czyli kwestie związane z podwyżkami. Znowu coś, co ciągniemy już. I miękkimi podusiami do lądowania dla polskich polityków. Cały ten tydzień wspominałem, już mówiliśmy parokrotnie przez ostatnie dni, że politykom zapowiadają się podwyżki, wzrosty i tak dalej. No jeden z nich, poseł Adrian Zandberg, ja tu mówiłem, że znalazł się też taki, który nie widział nic złego w ogóle w tej sytuacji i wręcz mówił, że jak komuś się nie podoba, to przecież też może zostać politykiem.
No nie wszyscy tak na to patrzą. No, chociażby Adrian Zandberg. Uważam, że to nie czas na kolejną podwyżkę dla polityków. W Warszawie faktycznie ceny za mieszkania oszalały, ale podwyżka tylko dla posłów jest po prostu nie w porządku. Ja przypomnę, że jedną z najwyższych podwyżek, jakie posłowie dostaną w tym roku, to będzie podwyżka na wynajem mieszkania w Warszawie. Najpierw trzeba pomóc tym, którzy nie mają. Tu poseł Zandberg zwraca uwagę, że chociażby w Warszawie ktoś, kto zarabia pensję minimalną, praktycznie nie ma szans na własne mieszkanie. Nie ma szans, nawet ci, którzy zarabiają zdecydowanie więcej nawet niż pensja minimalna, nawet ci, którzy mają problemy, no bo ani nie dostaną, no na kredyt nie mają co liczyć, zwłaszcza przy tym... Zresztą branie teraz kredytu to jest skok na główkę do pustego basenu. Dokładnie tak. No a druga sprawa to ceny wynajmu też wyskoczyły gigantycznie w górę. Poseł Zandberg tak się oburza, ja jestem bardzo ciekawa, nie wiem, czy odpowiedział na takie pytanie, czy on tę swoją podwyżkę odda dla tych bardziej czy potrzebujących. Poseł akurat jest, on jest akurat, on jest akurat posłem z Warszawy, więc posłem z Warszawy się nie należy kasa na wynajem mieszkania w Warszawie. No, ale na przykład tam na kwestie związane z komunikacją, przemieszczaniem się i tak dalej. Jak najbardziej, no więc jak zaciskać pasa, to rozumiem, że na natomiast na pewno warto by było przemyśleć tą podwyżkę, zobaczymy. Na ten temat pewnie też porozmawiamy z panią Gabrielą Murawską-Stanecką. Już za chwilę ta rozmowa. Jan Złotorowicz, bardzo dziękuję. Widzimy się jutro. Tak. Będziesz? Dobrze, jutro, piątek. Masz taki, że ci czasoprzestrzeń zakrzywia w tym tygodniu, że właściwie nie wiesz, który jest dzień tygodnia? Tak, ja tak, to prawda. Chciałam się państwu powiedzieć dzień dobry w środę na przykład, ale no to... w ostatniej chwili wspomniałam sobie, że jest czwartek. Znaczy u mnie jest to o tyle dziwne, że ja w ogóle pracowałem w poniedziałek, dlatego nie było mnie we wtorek, więc mi się już w ogóle wszystko pomieszało. Obyśmy tylko takie problemy mieli, drodzy państwo, że nie wiemy, który dzień tygodnia. Mam nadzieję, że państwo zdecydowanie lepiej w lepszej formie, mimo tej fatalnej pogody za oknem. No my za chwilę już wrzucamy piąty bieg. Gabriela Morawska-Stanecka. A ja mówię wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia. Wskazuję wyraźnie na konieczność jak najmocniejszych sankcji, bo to jest najmniejsza cena, jaką możemy zapłacić, także my w Europie, za to, co dzieje się tutaj na Ukrainie, za te straszne zbrodnie, najmniejsza cena w odzyskania wolności. I z tego muszą sobie wszyscy zdać sprawę. Dlatego apeluję, porzućcie kalkulatory, sięgnijcie do swoich sumień. To jest mój apel do przywódców krajów zachodnich. Po to, żeby zobaczyli, jak wygląda dzisiaj życie tutaj, w końcu w sercu Europy. Bo w Ukrainie bije serce Europy. Dzisiaj. Tutaj jest front wolności. Tutaj są barykady wolności i suwerenności. Musimy zdać sobie z tego w pełni sprawę. Te zgliszcza, popalone domy, zniszczone miasta, które rosyjskie wojsko zostawia za sobą, jest wielkim świadectwem barbarzyństwa, ale jednocześnie musi być dla nas wielkim wezwaniem do działania. Dla Polski, dla Polaków jest takim wezwaniem do działania. Dziś widzimy także, że ta wojna Putina przeciwko narodowi ukraińskiemu doprowadziła do wielkich zawirowań gospodarczych. Ale czymże one są w porównaniu do życia ludzi tutaj, na Ukrainie? To, co dzieje się w zachodniej Europie, to jedynie mały ślad tego, jakie krzywdy tutaj w Ukrainie zachodzą, na Ukrainie zachodzą. I dlatego podkreślam to z całą mocą. Dzisiaj i jutro jesteśmy i będziemy razem z naszymi sąsiadami ukraińskimi w ich walce o wolność, bo walczą także o nasze bezpieczeństwo. Pierwszym dziś gościem Ekspresu Biedrzyckiej pani Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu, Polska Partia Socjalistyczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani marszałkini, mamy dość, nie wiem właściwie jak to nazwać, haniebne, kontrowersyjne, zaskakujące, zwał jak zwał, pani zaraz to oceni, słowa bardzo bliskiego współpracownika Viktora Orbana. Minister spraw zagranicznych, bo o nim mowa, Węgier, zasugerował, że ostatni atak rakietowy na Lwów to jest efekt polskiej polityki wobec Ukrainy. Oczywiście nie powiedział tego bardzo wprost, natomiast jako przeciętnie, nawet inteligentni ludzie jesteśmy w stanie bez problemu ocenić, co miał na myśli, twierdząc w ten sposób. To jest dokładny cytat. Nie chcemy, by do podobnych scen doszło na terenach zamieszkałych przez Węgrów albo w okolicy węgiersko-ukraińskiej granicy. A gdybyśmy przepuścili transporty broni przez nasze terytorium albo, nie daj Boże, sami je dostarczali, wzięlibyśmy na siebie takie ryzyko. To jest chyba już nieprzejednane i ostateczne stanowisko Węgrów, czyli odwracamy się od Ukrainy, nie pomagamy Ukrainie, gramy w jednej drużynie z Putinem. Rząd polski milczy w tej sprawie. Ale Węgry nigdy nie mówiły inaczej. Węgry cały czas to mówiły, a rząd polski, jak pani dobrze
skomentowała, milczy w tej sprawie. Rząd polski od Węgier nie chce się odwrócić. To są nadal przyjaciele. Ja czekam, aż Jarosław Kaczyński w jakiś ostry sposób skomentuje to. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, no ale jakoś uciekają od tego tematu. Ja najbardziej w tym wszystkim, takim szczęściem w nieszczęściu jest to, że upadła sprawa przekazania kodeksu Korwina Węgrom i najprawdopodobniej, zresztą to już wiemy, zresztą został wpisany teraz do rejestru dóbr narodowych, w związku z czym nie zostanie przekazany Węgrom, bo też w sposób taki zupełnie bezmyślny próbowano tą ustawę przeforsować. No, w tym wszystkim wybuchła wojna i sprawa umarła. Węgry od samego początku tej wojny pozycjonowały się po stronie Putina. Zresztą też na tym Orban oparł swoją kampanię wyborczą, strasząc Węgrów. I wygrał z dużą przewagą. Wygrał z dużą przewagą, ale ja się zastanawiam, jakie będą tego konsekwencje. I nie tylko w kontekście politycznym, ale w kontekście gospodarczym dla właśnie takich zwykłych Węgrów, którzy uwierzyli w to, że ceny nie wzrosną. Wzrosną, wszędzie wzrosną. I na Węgrzech wzrosną, one były sztucznie zamrożone. I te Węgry też w końcu nie będą miały pieniędzy, żeby cały czas te wszystkie swoje obietnice populistyczne spełniać. I myślę, że ludzie to odczują, ale oczywiście Orban będzie miał już teraz kolejną większość. Panie marszałek, tylko teraz pojawia się problem polegający na tym, jak my, jako państwo, za pomocą naszego rządu... Powinniśmy się stanowczo od tego odciąć. Właśnie, jak sobie teraz ułożyć współpracę z Węgrami? Węgrami, które grają do jednej bramki z Putinem, Węgrami, które zapowiadają, że będą się sprzeciwiać wszelkim sankcjom wobec Federacji Rosyjskiej i które de facto poprzez, no, według mnie, nie najlepsze rozwiązania w Unii Europejskiej dotyczące tej jedności w podejmowaniu najważniejszych decyzji mogą blokować właściwie wszystko w tej chwili. Co oczywiście i dlatego rząd polski nie odcina się od Węgier, bo Węgry są rządowi polskiemu potrzebne. Do czego? Do tego, żeby blokować pewne rzeczy wobec Polski, jeżeli by w Unii Europejskiej były takie postępowania, to Węgry są po prostu tutaj, będą utylitarnie wykorzystywane. Czy ale... to rząd PiS gra na dwa fronty? W jakimś sensie tak, oczywiście. Oczywiście, ale ja oczekuję dzisiaj, tutaj, tu i teraz, wobec tego, co się dzieje w Ukrainie, oczekuję stanowiska polskiego rządu, jasnego i zdecydowanego stanowiska, potępiającego to, co mówi Viktor Orban i to, co mówią jego współpracownicy. Tylko, że premier Morawiecki, pytany o tę sprawę, za każdym razem środek ciężkości przerzuca na Francję, na Niemcy, twierdząc, że to są głównie rozgrywający w Unii Europejskiej, a nie malutkie Węgry, których czepiają się dziennikarze. Premier Morawiecki mówi tak, żeby nie podpaść, w cudzysłowie, nie podpaść Węgrom. Mówi tak, żeby tych relacji przyjacielskich nie naruszyć. No ja pamiętam takie spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Wiktorem Orbanem, kiedy śmiali się z tego, że będą kraść konie, bo mogą razem kraść konie z tej stajni europejskiej. Jakaś gąska, zielona gąska. Tak, że z tej stajni europejskiej będą sobie wykradać konie. No i tak się bardzo z tego cieszyli. No dzisiaj mamy efekt takiej polityki. Mało tego, mamy również efekt, i to dla naszych obywateli jest bardzo istotne, polityki Orbana. No wygrał wybory, tylko że na Węgrzech nie ma już nic wolnego, nie ma wolnych mediów, nie ma, sądy są również podporządkowane. Zresztą te protesty też na Węgrzech na początku były zdecydowanie mniejsze, więc dlatego to jest taka pozytywna kwestia. Myślę, że w Polsce jednak do takich sytuacji jak na Węgrzech nie dojdzie, jeżeli chodzi o kwestię wyborów. A to już jest kwestia tylko woli społeczeństwa. Pani marszałek, pani wróciła z Ukrainy. Była pani w Ukrainie w ubiegłym tygodniu. Jak to jest zderzyć się z rzeczywistością tamtejszą? Bo oczywiście my się tym bardzo interesujemy. My przekazujemy naszym widzom wszystko na bieżąco, na tyle, na ile damy radę. Państwo też się tym jako politycy zajmują, też śledzą przekazy rozmaite, ale przypuszczam, że pojechać tam i zobaczyć to na własne oczy, to jest zupełnie inna historia. Tak, to jest wstrząsające doświadczenie i no ja czegoś takiego nie widziałam nigdy w życiu, bo nigdy w życiu naocznie nie widziałam, nie dotknęłam wojny z całymi, ze wszystkimi jej konsekwencjami, ze zniszczoną infrastrukturą, bo na to natknęliśmy się najpierw. Zresztą te dzielnice dalsze Kijowa są zniszczone i miasta wokół Kijowa, my dojechaliśmy aż do Bucza jest niedaleko Kijowa. My dojechaliśmy aż do Borodianki. Byliśmy w Borodiance, w Buczy i w Irpieniu.
i zobaczyć nowe domy, nowe osiedla mieszkaniowe, które są zniszczone przez rakiety, wypalone, apteki, poradnie lekarskie, bo widać te nazwy, które są przewrócone, zniszczone samochody, zniszczone mosty. No, krajobraz dramatyczny, ale wszelkie oczekiwania, wszelkie... Ja starałam się przygotować do tego, ale to, co zobaczyłam w Buczy, to przerosło wszystko. My akurat trafiliśmy na moment, kiedy kolejne ciała wydobywano z kolejnego masowego grobu. Tam pracują cały czas specjaliści, też z Francji. Przyjeżdżaliśmy, jest miejsce za cerkwią świętego Andrzeja, w których byli pochowani obywatele Buczy, którzy zostali w bestialski sposób zamordowani. I my to widzieliśmy, te zwłoki, które wydobywano, które kładziono do worków. Zapach, którego nie zapomnę nigdy w życiu. Ciała, które leżały ileś tam dni, najpierw na ulicach, później, kiedy zostały w ziemi pogrzebane. I relacje naocznych świadków, między innymi mera Buczy, który opowiadał nam, jak to wyglądało, to jest po prostu wstrząsające. To jest wstrząsające, że ja cały czas nie mogę dojść do tego, jak to jest możliwe, że w XXI wieku w Europie, kilkaset kilometrów od naszej granicy, dzieją się takie rzeczy, że człowiek człowiekowi może zrobić coś takiego, że po prostu zwiąże mu z tyłu ręce i strzeli w potylicę, że wywlekał kobiety, dziewczynki i gwałcono je w sposób bestialski, wielokrotnie. Później część z nich zamordowano, żeby ukryć... Albo gwałcono matki na oczach dzieci. Gwałcono matki na oczach dzieci, gwałcono dzieci na oczach rodziców. Czy to są ludzie? No, bardzo często się to teraz stosuje, to porównanie do orków. Wszyscy wiemy, zresztą widzieliśmy to na filmie, jak przedstawiano orków, ja tą Buczę i ten Irpień widzę tak, jak te zniszczone przez orków w tym filmie miasta. Tyle, że ja to zobaczyłam i przeżyłam, poczułam. I chyba niełatwo będzie to zapomnieć. Ja tego nie zapomnę. Ja ciągle jeszcze mam te obrazy przed oczami i śni mi się to po nocach. Cały czas jestem na wojnie. To jest nieprawdopodobne i wieczorem w Kijowie, jeszcze przed naszym wyjazdem, alarm lotniczy. Jak się okazało, zasadny, bo tej nocy, kiedy my już wyjechaliśmy, spadły rakiety na Kijów. To był dzień, kiedy zatonęła Moskwa, krążownik, więc Rosjanie się zemścili. Jest to nieprawdopodobne i to jeszcze bardziej uświadamia nam, jak kruchy jest pokój, jak myliliśmy się, myśląc, że te 80 lat od poprzednich wydarzeń wojennych, że wyrosło kilka pokoleń, że ludzie w Europie przyzwyczaili się już do jakiegoś tam względnego spokoju, do dobrobytu, bo jednak społeczeństwo Zachodu jednak bardzo mocno jest jakby sfokusowane na dorabianie się, na aktywność. I jak popatrzymy, że ci Ukraińcy, ci obywatele Ukrainy, bo akurat ten Irpień to było takie bogate miasto, to są takie miasta, jak w stosunku do Warszawy, Piaseczno, może Wilanów, to są takie trochę sypialnie Kijowa, ale też miasta, do których Kijowianie w weekendy wyjeżdżali, jakieś jeziorko, jakaś rzeka. Naprawdę bardzo ładnie położone, widać, że ta infrastruktura tego była. Tego już nie ma. Tego już po prostu nie ma. Jak to jest kruche? Ci ludzie też pracowali przez całe lata, dorabiali się tego i dzisiaj nie mają domu. Pani marszałek, czy w związku z tym wszystkim, co pani zobaczyła na własne oczy, a to zawsze jednak zmienia perspektywę, uważa pani, że Polska w pierwszej kolejności, a później Zachód, bo chciałabym podzielić tę odpowiedź na takie dwie części, robią wystarczająco dużo, żeby pomóc Ukrainie?
robią dużo, ale mogłyby robić więcej. I to od Polski zacznijmy. Od Polski. Czego pani brakuje? Wszyscy mówią łącznie z Zełenskim, że pomoc ze strony Polski jest absolutnie niebywała. Tak, tylko że wszyscy zauważają, bo to widać na pierwszy rzut oka, że społeczeństwo polskie bardzo mocno zaangażowało się w tą pomoc. I przecież od samego początku, od pierwszych dni, to organizacje pozarządowe, to ludzie, zwykli, normalni ludzie, tak jak w moim okręgu, ludzie się gromadzili i zastanawiali się, jak pomóc, i tą pomoc pierwszą nieśli najpierw na granicę, potem przyjmowali ludzi do swoich domów. Samorządy również zrobiły, no ja myślę, że niemal już wszystko, co mogły. Zaczyna im brakować pieniędzy, dlatego że no, ktoś dysponuje tą substancją mieszkaniową, którą nie dysponują obywatele. Więc to miasta w moim okręgu i w Tychach, i w powiecie Bieruńsko-Lędzińskiej, jest kilka hoteli przeznaczonych. No tylko zaraz się też zacznie. Tylko zaraz zacznie sezon. Się właśnie. Czyli zacznie się też muszą zarabiać, prawda? O tym i to mówię. Też nie jest nic dziwnego. To nie jest nic dziwnego. I czego brakuje? No brakuje tej pomocy rządu, bo oczywiście my uchwaliliśmy ustawy, tyle że tych pieniędzy jeszcze nie ma. Ustawy zostały uchwalone, większość parlamentarna, jak rozumiem, sprzeciwiła się wobec tej poprawce dotyczącej sankcji na gaz. I o tym mówię, bo chciałam powiedzieć o tej pomocy. Mhm. Jak najszybciej trzeba uruchomić pomoc dla tych samorządów i dla tych ludzi, którzy bezpośrednio przyjęli obywateli Ukrainy. Tego jeszcze nie ma. Ludzie to robią na własny koszt. Na razie są tylko ustawy. Tylko, pani marszałek, ja absolutnie się z tym zgadzam, tylko też rząd musi mieć na to pieniądze. A to zaraz. Druga rzecz, sankcje właśnie. My w Senacie, kiedy pracowaliśmy nad tą ustawą, wprowadziliśmy poprawkę, zakaz importu LPG. Wszystkie odrzucone. Wszystkie odrzucone. Wszystkie odrzucone. Okazuje się, że z ropą też dopiero będzie to za kilka miesięcy. Czyli i ja się zastanawiam, ja chciałabym zapytać dzisiaj, stanąć naprzeciwko premiera i zapytać go: panie premierze, jako poseł z Katowic, Mateusz Morawiecki, dlaczego pan głosował za odrzuceniem poprawki Senatu, słusznej poprawki Senatu? Chciałabym, żeby pan to powiedział pan Sasin tłumaczył, panie swoim Marszałek. Wyborcom. To tłumaczył, że wzrosną ceny na stacjach paliw. No tak, Orlen w ubiegłym roku miał zaskakująco wysokie zyski, największe w historii, czyli Orlen ma zyski, a my płacimy więcej za benzynę. Tylko pamiętajmy, że porównując cenę baryłki ropy sprzed kilkunastu lat do dzisiejszej, to tamta była wyższa, a benzyna kosztowała mniej. Więc to nie jest tak, panie ministrze, panie Panie premierze, tak, i panie pośle Sasin. A co dalej, jak pani sądzi? Bo jeżeli chodzi o ustawę pomocową, jeżeli chodzi o Europę. Skończmy jeszcze ten wątek polski, tak żeby zachować jakiś porządek, bo sprawy skomplikowane. Jak rozumiem, ta ustawa dotycząca pomocy Ukraińcom cały czas będzie nowelizowana, bo non-stop są zgłaszane jakieś poprawki. Nie ma pani takiego poczucia, że za chwilę rząd, jak to już onegdaj bywało, zgłosi poprawki bliźniaczo podobne do tych waszych, które zgłosił Senat? Tylko dla porządku zostały odrzucone, bo to poprawki senackie? Ja powiem więcej. Przecież poprawka, którą złożyliśmy do pierwszej wersji ustawy o pomocy Ukrainie, czyli ta poprawka, która zrównywała wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przyszli do Polski, bez względu na to, którą granicę przekroczyli. W pierwszej wersji tylko trzeba było przekroczyć bezpośrednio granicę z Polską, żeby w ogóle można było skorzystać z dobrodziejstwa tej ustawy. Ja pamiętam tę rozmowę, to była prawie 12 w nocy na komisji, rozmawiałam z ministrem Wąsikiem i tłumaczyłam mu: panie ministrze, ale ja słyszę, dzwonią do mnie ludzie, moi znajomi mają w domu ludzi z Ukrainy, którzy z Kamieńca Podolskiego jechali przez Mołdawię i przez Węgry od południa. Absolutnie nie, bo my nie możemy wszystkich. No ale oni tu już są. To dlaczego ich nie obejmie ta pomoc? Pamięta pani, ile dni minęło od czasu, kiedy odrzucili tą poprawkę Senatu? No chyba 5. I minister, nawet nie, pewna, czy pięć. Nawet, no, nawet nie wiem, więcej, czy pięć. Tak. I minister Wąsik zaproponował, żeby znowu, żeby taką poprawkę wprowadzić. No to jest błędne koło. No, słuchajcie nas, my naprawdę nie robimy tego politycznie. My do każdej ustawy mamy poprawki, które są przemyślane, które wynikają z opinii naszych doradców, ale też z naszego doświadczenia.
one są dobre. No ale oczywiście. Panie marszałek, to jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo zawsze o to wszystko się odbija, czyli pieniądze. Ja nie wiem, czy pani już zauważyła, czytając chociażby komentarze w internecie, ja to zauważyłam, jak czytam nawet wiadomości, które przychodzą do mnie na moją oficjalną stronę, kiedy ludzie piszą, no dobrze, pani redaktor, pani taka jest tutaj hura, żeby pomagać Ukrainie, tylko za chwilę Polacy będą na tym tracić, bo będzie więcej pieniędzy dla Ukraińców, a mniej dla nas. I ludzie troszkę za chwilę, kiedy ten taki pierwszy zapał opadnie, zaczną dokładnie myśleć w ten sposób, że rząd bardziej dba o Ukraińców niż o nas. I to jest jeden problem i doskonale pani wie, że on się będzie pogłębiał, a drugi problem polega na tym, że rzeczywiście skąd te pieniądze wziąć. No, minister Niedzielski tłumaczy, że dlatego zostały wstrzymane zakupy szczepionek. To są potrzebne pieniądze na pomoc Ukraińcom. To jest akurat bzdura. Ten rząd odwołał pandemię. Ja jestem przerażona, ponieważ w Niemczech jest ponad 100 tysięcy, prawie 200 tysięcy zakażeń każdego dnia, bo Niemcy się testują i u nas nie testujemy Polaków. Za chwilę będzie problem, bo ludzie będą umierali, no wiadomo, że będzie, że na COVID, ale nikt o tym nie będzie mówił, a nikt tego nie będzie rejestrował. I to jest głupota, głupota tego rządu, ministra Niedzielskiego, i mówię to z pełną odpowiedzialnością. A jeżeli tych szczepionek mamy tak dużo w magazynach, a dlaczego nie zaproponowaliśmy właśnie naszym gościom z Ukrainy szczepienia? Przecież oni, u nich wyszczepialność była na poziomie kilkunastu procent, bo nie mieli jako kraj należący do Unii Europejskiej takiego dostępu do szczepionek, takiej możliwości zakupu szczepionek. Ale z tego co wiem, to Ukraińcy mogli się szczepić, jeśli by chcieli, tylko chyba ale, nie chcieli. No ale ja myślę, że w ogóle nie było żadnej, ja nie widziałam żadnej akcji. Kampanii. Żadnej kampanii do nich skierowanych, żeby się szczepili, no bo to jest przecież bezpieczeństwo ich i bezpieczeństwo nasze. Unia Europejska uruchomiła specjalny fundusz. Ale nie mamy tych pieniędzy jeszcze. No bo żeśmy się o nie nie zwrócili. No więc proszę, trzeba tylko poprosić, ale przecież pan premier Kaczyński powiedział, że nie będziemy prosić. Jest specjalny fundusz na pomoc Ukraińcom, obywatelom Ukrainy, on jest niezależny. Według także pańskiej, pani wiedzy, nie było wniosku Polski o taką pomoc. No, znikąd nie wynika, ja nie widziałam ani jednej wiadomości, że taki wniosek został złożony. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście dochodzimy do sedna sprawy, no uruchomienie KPO. Uruchomienie KPO. Klucz jest w rękach Mateusza Morawieckiego. Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry. Gdyby w jego rękach był klucz, to sprawa by już była załatwiona, ale obawiam się, że klucz jest podzielony między dłoń pana premiera Kaczyńskiego i pana ministra Ziobry. To ja pytam, panie redaktor, kto jest premierem w tym kraju? To w takim razie Mateusz Morawiecki powinien podać się do dymisji, bo gdybym była premierem i nie mogłabym podjąć jedynej słusznej decyzji, jaka w tym momencie jest, to bym się podała do dymisji. No czyli co, ważne stołki, stanowiska, a nie dobro Polaków? Ten klucz leży w tych rękach i wystarczyłoby, przecież ten Ziobro jest niepotrzebny do tego, bo opozycja by takie projekty, które by przywracały praworządność, czyli spełniały te trzy warunki Komisji Europejskiej, poparła bez problemu. Ale pan Ziobro tupnąłby nogą i wyszedł z rządu. I wtedy no i dobrze, niech wyjdzie. Większość, no niech wyjdzie. Niech wyjdzie z rządu i krzyżyk na drogę. Bo pan Ziobro mięknie, bo już mu dwóch ostatnio bardzo ważnych polityków odeszło. Ziobro stracił Senat. Bo pan senator Włosowicz odszedł. To był kiedyś skarbnik Solidarnej Polski. On wyraźnie powiedział w mediach, że absolutnie nie zgadza się z tą polityką europejską Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski, że to jest polityka błędna. Również polityka odnośnie szczepienia i COVID również była błędna. Stracił również radnego sejmiku świętokrzyskiego. Mhm. W związku z czym widać, że dlatego pewnie wczoraj rząd uzyskał jakiś konsensus, dowiemy się jaki. No bo przecież pan Ziobro musi pomyśleć o tym, że dziś odszedł Włosowicz, który jest politykiem, jednym z poważniejszych, ja go bardzo szanuję, poważniejszych polityków akurat po tamtej stronie, a jutro może odejść kto inny. Ponieważ musimy się zbliżać do końca, a jeszcze właśnie a propos KPO, bardzo ważna sprawa. Wiemy, że w centrum zainteresowania teraz, przynajmniej teoretycznie, jest ten projekt prezydencki, który według wielu ma pomóc porozumieć się z instytucjami unijnymi w sprawie właśnie odblokowania funduszy z KPO. Dzisiaj komisja sejmowa ma zacząć wreszcie nad nim pracować, ponieważ było to przekładane kilkakrotnie już w tej chwili.
uważa pani, że tym razem się uda, że tym razem rzeczywiście wydarzyło się coś takiego, że PiS mówi, dobrze, pracujemy nad wnioskiem prezydenta i nie będzie oporu Ziobry? No zdarzyło się to, że Ziobro stracił senatora, zdarzyło się to, że Ziobro się obawia, że zacznie tracić za chwilę posłów i wyjdzie tak jak kiedyś swojego czasu Jarosław Gowin, też miał grupkę posłów, potem nagle się okazało, że został prawie sam, w związku z czym Ziobro myślę, że tego się obawia, poza tym no wszystkie synekury, PZU, banki, wszędzie tam, gdzie Ziobro ma swoich ludzi powkładanych, że tak kolokwialnie powiem, no oni by wszyscy stracili posady. W związku z czym myślę, że to nie jest żadna kwestia dogadywania się dlatego, że stwierdzili, że nie, to jest Polsce potrzebne. To jest kwestia dogadywania się, bo stwierdzili, ale my możemy stracić. Czyli liczy pani na to, że jednak te prace się rozpoczną na poważnie? Liczę, że się rozpoczną. Nie wiem, czy na poważnie, bo opozycja z tego, co wiem, ma dużo poprawek. Premier mówi, dajmy sobie kilka tygodni, nie spieszy mu się do pieniędzy z KPO. No właśnie, nie spieszy mu się do pieniędzy z KPO, co jest też dziwne, bo te ustawy, jeżeli by zacząć nad nimi solidnie pracować, to naprawdę wystarczy tydzień, dwa i mogłyby być uchwalone. No ale to chodzi cały czas o gonienie króliczka. To nie chodzi o załatwienie czegokolwiek, jak we wszystkim, co ten rząd robi od 2016. Pani poseł, i sprawa ostatnia, tylko bardzo proszę. Senator. Pani senator, przepraszam, bo już o następnych gościach pomyślałam. Pani marszałek, jedno pytanie dotyczące komisji w sprawie Pegasusa, bo tutaj od widzów naszych była prośba o to, żeby panią o to spytać. Państwo działają. Działamy cały czas. Tylko wiadomo, że ze względu na wojnę mówi się o tym mniej. Wiemy, że w Unii Europejskiej już także ta komisja powstała. A czy coś mówi się, być może pani koledzy posłowie, na temat poddania pod głosowanie wniosku o powołanie komisji śledczej w Sejmie? Czy nie temat słyszałam. Umarł temat zupełnie? Umarł. Dzisiaj mówił o tym chyba u Karoliny Lewickiej Władysław Kosiniak-Kamysz, że być może przed wakacjami jeszcze ten wniosek będzie postawione, ale ja nie sądzę, że to się stanie. Ja od razu mówię naszym widzom, słuchaczom. My cały czas pracowaliśmy, tylko media o tym nie mówiły, bo była wojna, ja to doskonale rozumiem. My robiliśmy spotkania nasze, no media nawet nie były tym zainteresowane, co się dzieje, zamawialiśmy ekspertyzy w związku z tym, co już usłyszeliśmy. Także była to taka praca nad już jakimiś raportami, które by podsumowywały tę część, która już jest za nami, ale w przyszły piątek mamy kolejne posiedzenie komisji, a później 5 maja. Także komisja będzie, myślę, że już teraz media będą znowu zainteresowane. Znaczy, oczywiście nie wiemy, co będzie się działo w Mariupolu. Ale nie wolno zapominać o tym, co się dzieje w Polsce. I oczywiście też nawiązujemy kontakt z tą komisją, która powstała w Parlamencie Europejskim. I mamy zamiar się spotkać z przedstawicielami tej komisji. I myślę, że nasze działania, zarówno nasze tutaj w Polsce, jak i komisji w Unii, będą mogły się nawzajem uzupełniać, bo oni być może będą mieli dostęp do materiałów, jakich my nie mamy i na odwrót. Będziemy ten temat kontynuować, także już zapraszam bardzo. Pani bardzo marszałek. Bardzo za to dziękuję. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, PPS, państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo pani dziękuję za wizytę u nas w studiu. A teraz za kilka minut już państwa gościem będzie generał Bogusław Pacek. Zapraszam. Kolejnym gościem Ekspresu Biedrzyckiej pan generał Bogusław Pacek, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były doradca NATO do spraw reformy wojskowego systemu edukacyjnego Ukrainy. Dzień dobry panie generale, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Panie generale, Michaiło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, mówi tak.
Chcę jechać do Mariupola, bez żadnych warunków. Jesteśmy gotowi na specjalną rundę negocjacji w Mariupolu. Jeden na jeden, dwa na dwa, by uratować naszych chłopaków. Azow, wojskowych, cywilów, dzieci, żywych i rannych. Wszystkich, bo to swoi, bo są w moim sercu na zawsze. Bardzo mocne słowa, trudno je nawet cytować. Czy pana zdaniem jego apel zostanie wysłuchany? Myślę, że są małe szanse, ponieważ to jest początek tego etapu wojny, a taki gest albo taka decyzja oznaczałaby to, czego wszyscy bardzo chcielibyśmy, czyli zbliżanie się do końca tej wojny. Rosjanie są zdecydowani, to widać po sposobie ich działania. Zgromadzili tam dużą liczbę wojsk, około 70 tysięcy, tym razem dużo lepiej przygotowanych żołnierzy. Te batalionowe grupy taktyczne, zmiana układu i sposobu funkcjonowania i działania sił zbrojnych, duże wsparcie ze strony lotnictwa, większa liczba używanych rakiet wystrzeliwanych na Donbas. To wszystko pokazuje, że Rosjanie są bardzo zdeterminowani i że nie wycofają się pod wpływem tego typu słów i gestów. No tak, tym bardziej, że Rosja odrzuciła propozycję zawieszenia broni, to wiemy. Także jeśli chodzi o tę propozycję kierowaną przez sekretarza generalnego ONZ w sprawie, to się nazywało dokładnie, wielkanocnej przerwy humanitarnej, przedstawiciel Rosji nawet był łaskaw powiedzieć, że wezwania do pokoju i zawieszenia broni są w tych okolicznościach bardzo nieprawdziwe i bardzo nieszczere. Tak jest punkt widzenia rosyjskiej. Rosjanie słyną z zakłamywania, z poruszania się dobrze w propagandzie, w tym w propagandzie wojennej. Poza tym, no cóż, zdają sobie sprawę z tego, że to jest dla nich korzystna sytuacja. Koncentracja wojny na dużo mniejszym terenie, a poza tym koncentracja na sprzyjającym Rosji także terenie ze względu na bliskość granicy i bliskość baz wojskowych Rosji. Samoloty, śmigłowce rosyjskie będą mogły startować teraz w sposób bezpieczny z Rosji, z ich państwa, a potem atakować cele w Ukrainie. To samo dotyczy działania artylerii, wyposażania wojsk dodatkowego, wspierania logistycznego. To jest korzystniejsze dla Rosji. Poza tym, no, nie ma co ukrywać, istotny jest także fakt, że Donbas nie będzie tak bardzo zdeterminowany w sensie ludności cywilnej do sprzyjania ukraińskim wojskom, jak miało to miejsce pod Kijowem, Sumami, Połtawą, w innych miejscach, gdzie no, jednoznacznie ta desperacja, już nie tylko determinacja ludności cywilnej, miała duże znaczenie, także militarne. W związku z powyższym Rosjanie myślę, że są pewni swego, ale mogą się przeliczyć, bo chyba nie zakładali, że na tym etapie wojny Zachód, wspierając sprzętowo, uzbrojeniem Ukrainę, zdecyduje się na dostarczenie o wiele bardziej skutecznych elementów uzbrojenia w postaci czołgów, w postaci części do samolotów, czy też samolotów wyrzutni, dużo lepszych i działających na większą odległość, elementów artylerii. Widać wyraźnie, że Ukraińcy także są lepiej przygotowani do tego, co ich ma czekać w najbliższych dniach, być może tygodniach, tam w Donbasie, ale nie tylko w Donbasie, bo wojna trwa także powyżej Donbasu. Ona się zaczęła w Izjumie, tak naprawdę nawet w Charkowie, bo przecież to Ukraińcy zastosowali taki atak wyprzedzający, uniemożliwiając poprzez zniszczenie torów kolejowych, uniemożliwiając przegrupowanie się łatwe Rosjanom na teren walk. Także ten Cherson, obwód chersoński i obwód zaporowski, one odgrywają dużą rolę. To jest trochę błąd Rosjan, tak prawdę mówiąc, z wojskowego punktu widzenia, ponieważ z jednej strony to jest koncentracja na dużo mniejszym terenie niż państwo Ukraina, ale z drugiej strony rozciągnięcie na prawie 500 kilometrów tego frontu, który przychodzi działać Rosjanom, to jest duże wyzwanie i nie będzie im łatwo sprostać temu wyzwaniu. W tej chwili próbują przerwać obronę Ukrainy.
po 3 dni różnego typu działania podejmują i na wysokości Doniecka, i bardziej na północy, próbują przerwać obronę i wszystko wskazuje na to, że będą dążyli do okrążania mniejszych sił ukraińskich w Donbasie. Panie generale, mówi się, że Ukraina przegrywa przede wszystkim w powietrzu, że ma za mało samolotów, że ma za mało obrony przeciwlotniczej właśnie także. Czy pana zdaniem kraje zachodnie zdecydują się doposażyć właśnie w tej kwestii Ukrainę w sposób wystarczający, czy po prostu nie ma takiej nawet technicznej i praktycznej możliwości? To jest bardzo trudne. Ja myślę, że kraje zachodnie na czele ze Stanami Zjednoczonymi już zdecydowały się na takie działanie i ja myślę, że to następuje. Teraz możliwości są ograniczone. Trzeba pamiętać, że nowoczesne samoloty te, które są używane przez państwa zachodnie, no nie są możliwe do wprowadzenia i przekazania pilotom ukraińskim ze względu na to, że wyszkolenie pilota trwa miesiącami i latami. W związku z powyższym w ciągu kilku dni to było coś, co w ogóle nie mogłoby się zdarzyć. Pamiętajmy, że jednak Rosjanom udało się w dużym stopniu zniszczyć lotniska ukraińskie, też w znacznym stopniu system obrony przeciwlotniczej, system wykrywania i niszczenia środków rosyjskich w powietrzu. W związku z czym ta przewaga Rosjan w powietrzu jest oczywista. Ona dotyczy nie tylko samolotów, ona dotyczy także przewagi w broni rakietowej, w rakietach, które spadają na atakowane tereny Ukrainy. Panie generale, jak pan ocenia prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu przez Rosjan stworzenia korytarza lądowego do Krymu, czyli zdobycie Mariupola i tych okolicznych miejscowości, które pozwolą właśnie na stworzenie tego korytarza? Mówi się, że to jest podstawowy w tej chwili cel Rosji, żeby mieć dostęp do morza. Dlaczego? Nie trzeba chyba tłumaczyć. Nawet nie chodzi o chodzi o drogę na Krym. Celem Rosji jest odcięcie Ukrainy od Morza Azowskiego i być może od Morza Czarnego. To, co by bardzo mocno ograniczało możliwości i potencjał nie tylko wojskowy, ale także gospodarczy Ukrainy. To może być istotny cel, który jeszcze będzie realizowany. Na razie jest odcięte Morze Azowskie. To, co dzieje się w Mariupolu, to jest nie tylko droga na Krym, ale to jest także odcinanie właśnie od tych akwenów wodnych. Rosjanom będzie zależało z całą pewnością na Donbasie przede wszystkim ze względów wizerunkowych i ze względu na to, że trzeba koniecznie jak najszybciej wytłumaczyć społeczeństwu rosyjskiemu i pokazać jakiś sukces i wytłumaczyć sens tej wojny. Bo dzisiaj nawet przy poparciu Rosjan dla agresji w Ukrainie, no to jednak z każdym dniem muszą mieć wątpliwości, jaki cel ma, jaki sens ma ta Rosja, skoro nie udało się pod Krymem, nie udało się na północy, nie udało się wokół Odessy na południu Ukrainy. To po co wkroczyli? Przecież wojna w Donbasie to ona trwa już od 2014 roku. Jaki sens miała ta wojna? W związku z powyższym, z punktu widzenia Rosji, to nie tylko droga na Krym, to także ten element bardzo istotny wytłumaczenia Rosji i światu sensu tej wojny. Panie generale, my od dłuższego czasu zastanawiamy się, kto dowodzi tak naprawdę, jeżeli chodzi o armię rosyjską. Kto podejmuje te strategiczne decyzje? Do kogo należy ostateczne tak? No, wiadomo, że jest to Władimir Putin, ale te nazwiska wokół Putina się zmieniały. Wiemy, że był generał Szojgu na początku, później zachorował, później powrócił, ale nie do końca. Te twarze wokół Putina się zmieniają. Teraz w ogóle już przestały się pojawiać. Tymczasem Bloomberg poinformował, że 4 osoby mają odpowiadać za decyzję o inwazji na Ukrainę. Wiemy, że to jest oczywista oczywistość, cytując klasyka Władimir Putin, ale oprócz tego pojawia się nazwisko ministra obrony właśnie Siergieja Szojgu, szefa sztabu generalnego Walerija Gierasimowa i sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa. Czy to rzeczywiście jest możliwe, panie generale, z takiego wojskowego także punktu widzenia, żeby tak niewielka garstka osób decydowała o tak potężnej katastrofie i tragedii? Każde tego typu przedsięwzięcie, taka wojna,
powoduje funkcjonowanie kilku szczebli, kierowania i dowodzenia. Ten szczebel, o którym pani mówi, jest szczeblem politycznym i to jest szczebel, który reprezentują cywile. Niespotykany w innych państwach, które prowadziły konflikty zbrojne, które uczestniczyły w wojnach, bo z reguły jest to szczebel szerszy, często oparty o parlamenty, o rady bezpieczeństwa. Z całą pewnością to nie jest grupa dwóch, trzech czy czterech osób. Drugi szczebel bardzo istotny, szczebel wojskowy na poziomie najwyższym operacyjnym lub operacyjno nawet strategicznym i tam jest słynny już generał zwany nowy dowódca, który posiada odpowiedni sztab, posiada odpowiednie narzędzia do kierowania na szczeblu państwa. I niżej, zależy od tego, jak jest sformowana, jak jest przygotowana ta wojna, są szczeble operacyjne i szczeble taktyczne funkcjonowania. To, że kierują cztery osoby tego typu przedsięwzięciem ogromnym, jakie jest wojna, to świadczą o autorytarnym charakterze tego państwa. Putin może sięgnąć po broń jądrową, jeżeli poniesie porażkę w operacji, którą uważa za swoją historyczną misję. Tak informują i ostrzegają Amerykanie. I wydaje się, że coraz więcej rosyjskich urzędników i takich współpracowników bliższych, dalszych Putina zaczyna zdawać sobie z tego sprawę. Mówi się, że na Krymie po cichu, ale jednak rośnie wobec Władimira Putina opozycja. Czy pana zdaniem to rzeczywiście jest realny scenariusz? Użycie broni jądrowej, choć wydaje się niemożliwe, bo od kilkudziesięciu lat rozmawiamy od Hiroshimi i Nagasaki tak naprawdę, od wojny 1945 roku. I zawsze to jest coś straszne, ale jednak niewyobrażalne w ludzkiej głowie do zastosowania. Tu może być inaczej. Rosja od wielu lat mówi o tym, że gdyby przegrywała jakiś konflikt, gdyby był zagrożony byt państwa szczególnie, może użyć broni jądrowej. W tym wypadku nie sądzę, aby Rosja godziła się albo decydowała się na użycie jakichś broni charakteru strategicznego, rakiet balistycznych, ale użycie broni poziomu taktycznego, czyli takiej broni, która może być użyta przez walczące wojska rosyjskie, z artylerię, Iskander, wystarczy zamienić głowicę z głowicy konwencjonalnych na głowice jądrowe o małym ładunku i uderzyć takim małym ładunkiem gdzieś w Ukrainie, żeby wszystkim przerazić zarówno uczestników po drugiej stronie tej wojny, jak i tych, których ta wojna dotyczy, którzy wspierają Ukrainę. Ja nie wieszczę takiego realnego działania. Sam minister Ławrow oficjalnie oświadczył, że Ukraina, że Rosja nie bierze pod uwagę takiego scenariusza. Ale Rosja często jedno mówi, w związku z powyższym, biorąc pod uwagę różne i wypowiedzi, i działania w tej wojnie i wcześniej, z taką ewentualnością trzeba się liczyć. Panie generale, a co, ja przepraszam za pytanie z perspektywy absolutnego laika w takich tematach, ale co oznacza użycie taktycznej broni jądrowej? To znaczy, jaki jest jej zasięg? Co się dzieje w momencie, kiedy ona jest użyta? Dokładnie właśnie o to chodzi. W praktycznym znaczeniu, co oznacza użycie taktycznej broni jądrowej? Dla jakiej liczby i dla jakiego terenu ona jest śmiercionośna? Taktyczna broń jądrowa przede wszystkim się różni zasięgiem i tym, z czego jest wystrzeliwana. Jakie broni używać trzeba, żeby jej użyć. To jest broń, która może być wystrzelona od kilkunastu, od kilkudziesięciu tak naprawdę, do kilkuset kilometrów, do 300-400 kilometrów i może być wystrzelona z broni, która występuje, uzbrojenia, które występuje na poziomie taktycznym, na poziomie batalionu, na poziomie brygady, dywizji. Gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak to wygląda z punktu widzenia polskiego, to na przykład rakiety Iskander, które mogą razić właśnie na 300, 400 do 500 kilometrów, one mogą razić cele głowicami taktycznymi, ale można zamienić te głowice taktyczne na głowice jądrowe, małe. One nie są wtedy groźne tak bardzo jak te, o których często
myślimy, boją się zagłady świata, ale taka jednokilotonowa czy kilkukilotonowa głowica może niszczyć małe miasto, jakiś niewielki teren. I przy prowadzeniu tego typu wojny myślę, że bardziej realny jest właśnie taki scenariusz. Panie generale, pamiętam, jak my jeszcze rozmawialiśmy jakiś czas temu, to mówił pan, że Zachód, no, mimo że lekko spóźniony, ale jednak zdaje egzamin z tej pomocy Ukrainie. Czy dziś, patrząc na przykład na politykę Niemiec, a właściwie no przede wszystkim kanclerza Olafa Scholza i jego partii, podtrzymuje pan taką opinię? Wie pani, to jest tak, że myślę generalnie o państwach Zachodu, od Stanów Zjednoczonych począwszy, a na Polsce kończąc. Myślę także o innych państwach, które nie są państwami Zachodu albo są państwami zbliżonymi, za typu która reprezentuje przecież Daleki Wschód, a nie Zachód. Tych państw jest więcej, Dzisiaj widać ogromną konsolidację w ogóle świata, który widzi dramat wojny, który widzi skandaliczne Federacji Rosyjskiej i ten świat jest połączony, jest skonsolidowany. W różny sposób pomaga. Nie można powiedzieć, że Niemcy nie pomagają. Oczekiwania są większe, ale widać wyraźnie, że Niemcy zarówno finansowo, jak i militarnie, przesyłając określony sprzęt, także uczestniczą w tym wspieraniu. Ja bardziej chciałbym uwagę polityków, wszystkich, którzy mają jakikolwiek wpływ na relacje międzynarodowe w tej chwili, nawet liderów Ukrainy, na zjednywaniu partnerów, które będą wspierały, niż na ich sztorcowaniu. Mobilizować trzeba, motywować trzeba. Niemcy zasłużyły sobie na reprymendę. Węgrzy w ogóle nie reagują na taką reprymendę. Ale to nie zmienia faktu, że świat Zachodu sprawdza się w tej wojnie bardzo dobrze, konsolidując, wspierając i działając. Następnym krokiem mógłby być tylko czynny udział bezpośredni z naszymi żołnierzami. Bo to wsparcie, które jest przekazywane, jest wsparciem naprawdę dużym, istotnym, który Ukraina dobrze wykorzysta. No ale rozumiem, że czynnego wsparcia przez żołnierzy w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Nie bierzemy tego pod uwagę, bo to oznaczałoby po prostu rozpoczęcie wojny z Ukrainą przez państwa NATO. Myślę, że z jednej strony mamy ogromne współczucie i wspieranie Ukrainy, nie imigracyjne, które widzimy w Polsce, i uzbrojeniem, i sprzętem, i finansami. Wszystko jest ważne, i gospodarcze, ale z drugiej strony potrzebna jest też rozwaga. I najgorsze, co można by w tej chwili zrobić, to rozpocząć trzecią wojnę i zwiększyć jeszcze liczbę ofiar tej wojny. To nie byłaby dobra decyzja. Panie generale, a jak pan przewiduje teraz rozwój takiej współpracy wojskowej, stricte wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi? Wiemy, że Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, był wczoraj w Stanach i powiedział tak. Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce jest najlepszym sposobem odstraszenia w kwestii agresji rosyjskiej. Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę, mówi minister. Pytanie tylko, co na to Amerykanie. Czy pan spodziewa się rozszerzenia tej współpracy? I czy rzeczywiście jest tak, że powinniśmy opierać się, a właściwie opierać nasze bezpieczeństwo wyłącznie na obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce? Obecność żołnierzy amerykańskich jest ważna i oczywiście, że ją w pełni popieram, ale dzisiaj poza kontynuacją i rozszerzaniem tej obecności, tej dobrej współpracy z Stanami Zjednoczonymi, Polsce i jeszcze kilku państwom w tej części Europy, państwom NATO, potrzebne są stałe bazy amerykańskie, nie tymczasowe. I potrzebna jest infrastruktura wojskowa, magazyny ze sprzętem, z uzbrojeniem amerykańskim, innych państw, które pozwoliłyby po przybyciu tych żołnierzy w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin na szybkie wejście do walki. Dzisiaj wszyscy o tym wiedzą, nie ma żadnych tajemnic. Od przybycia żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych do możliwości ich pełnego wykorzystania potrzebny jest czas. Skróciłoby to i zwiększyłoby nasze zdolności obronne, ale także zdolności obronne sojuszu. Dzisiaj nie mamy już złotych, co nas może czekać, jeżeli nie teraz, to za rok, dwa, pięć, może dziesięć. Mówimy o bardzo groźnym przeciwniku, jakim jest Federacja Rosyjska.
te dwa elementy bardzo potrzebne. Co do zakupów, pewnie popieram ten kierunek, obrona powietrzna, szczególnie te dodatkowe baterie Patriotów, także HIMARSy, trochę kupiliśmy. To jest słuszny kierunek. Szczegóły zobaczymy, ponieważ znamy tylko ogólniki. Natomiast brakuje mi tego jeszcze i mam nadzieję, że na szczycie NATO w Madrycie będzie to decyzja. Stałe bazy NATO na terenie flanki wschodniej i infrastruktura, która pozwoli na szybkie wykorzystanie przybywających żołnierzy z odsieczą. Panie generale, i na sam koniec tak troszkę geopolitycznie chciałam pana spytać, ale także w kontekście NATO. Wiemy, że wczoraj odbyła się ostateczna już przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji debata między kandydatami, między obecnym prezydentem Macronem i kandydatką Marine Le Pen. O powiązaniach Le Pen z Putinem i z Federacją Rosyjską oczywiście wszyscy już wiemy, więc nie ma sensu tego powtarzać, ale w trakcie tej kampanii ona kilkukrotnie powtórzyła takie słowa, że chciałaby rozszerzyć NATO o Rosję. No, czyli w ogóle jakaś absolutna abstrakcja, szczególnie w obecnej sytuacji. Co by się wydarzyło, pana zdaniem, jeżeli chodzi o światowe bezpieczeństwo, gdyby Le Pen te wybory we Francji wygrała w niedzielę? To jest niepoczytane wbrew pozorom, dlatego że Francja z europejskich państw NATO przedstawia duży, żeby nie powiedzieć największy potencjał militarny. To, że Francuzi zainteresowani są bardziej Afryką niż Rosją, to jest wcale nie zmienia tego, że to jednak jest silne państwo. Marine Le Pen zapowiada wyjście Francji, prawda, ze struktur dowodzenia NATO, czego w ogóle nie rozumiem. Jaki byłby sens pozostawania Francji w NATO, jeżeli nie mieliby swoich przedstawicieli dowodzenia, a wykonywali rozkazy innych. To jest nonsens. Ale niezależnie od tego, sam fakt wycofania czegokolwiek z NATO jest niebezpieczny. Sojusz potrzebuje konsolidacji i sojusz raczej potrzebuje kroku do przodu jeszcze, obserwując możliwości funkcjonowania piątego traktatu waszyngtońskiego, planów ewentualnościowych, których trochę zapomnieliśmy w ostatnim czasie. Sojusz potrzebuje, biorąc pod uwagę, że wzrosło zagrożenie i że trzeba się liczyć z poważniejszym zagrożeniem jeszcze niż teraz, potrzebuje konsolidacji, a nie wzrostania i łamania. My mamy już Ormana. Mamy już Ormana, są Niemcy, które zachowują się różnie w różnych sytuacjach. Więc wyjście z Francji byłoby bardzo dużym wykrzyknikiem. Ja mam nadzieję, że to są przedwyborcze pohukiwania. Gdyby tak nie było, no to byłoby ruch korzystny dla Federacji Rosyjskiej, a gdzieś daleko są jeszcze Chiny. Chińska Republika Ludowa, która także swoje robi w Europie, no, dostarczając na przykład systemów obrony powietrznej w ostatnim czasie Serbii. To są rzeczy, które właśnie wszystko składa się na całość, trzeba to widzieć. Dlaczego? Dlatego, że być może nie tylko Rosji zależy na osłabieniu Europy, na włączeniu Stanów Zjednoczonych w różne konflikty po to, żeby osłabić i Stany Zjednoczone, i Europę. A bezpieczeństwo Polski opiera się na naszym silnym potencjale, na silnej Polsce, ale także na silnej Europie i na silnych Stanach Zjednoczonych. To wszystko jest dla nas ważne. Czyli podsumowując bardzo krótko już, panie generale, rozumiem, że ewentualna wygrana Le Pen mogłaby oznaczać zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa w tym kontekście. Zdecydowanie tak, szczególnie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w konsekwencji także dla szerszej kwestii związanych z bezpieczeństwem. Generał Bogusław Pacek, bardzo panu dziękuję za to spotkanie jak zwykle. Spokojnego dnia panu życzę, na ile się da, rzecz jasna. Do zobaczenia, dużo zdrowia. Dziękuję nawzajem. Już za chwilę państwa gościem profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wolne narody najśmieliwszej krainy. 56-й день нашої оборони завершується. І сьогодні ми точно стали ще на крок ближче до миру. Був радий вітати сьогодні в Києві великого друга нашої держави та усіх українців, президента Європейської Ради Шарля Мішеля. Кожен такий візит тільки підкреслює, якими безглуздими були плани Росії по захопленню нашої держави. 3 дні, 5 днів, скільки окупанти там запланували на те, щоб взяти Україну під свій контроль. 56 днів. І ми зустрічаємо наших гостей в нашій столиці заради наших національних інтересів.
провели з Шарлем Мішелем дуже ґрунтовні переговори з багатьох аспектів відносин України та Європейського Союзу. Головне – це, звичайно, захист нашої держави і підтримка стабільного функціонування усіх державних структур та усіх інституцій. Обговорили конкретні кроки з боку Європейського Союзу на допомогу нашій державі, зокрема оборонні, фінансові та санкційні. Друга велика тема переговорів – це наш рух у європейській інтеграції. Саме зараз той історичний момент, коли ми можемо розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу. Ми вже довели, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити. Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, wiemy, że teraz toczy się bitwa o Donbas. Wiemy, że według wielu to jest punkt zwrotny tej wojny. Czy pana zdaniem Ukraina z takim, a nie innym wsparciem Zachodu ma szansę przejść do ofensywy? To jest jak bitwa warszawska. Od bitwy warszawskiej zależał los wojny polsko-bolszewickiej, a od wojny polsko-bolszewickiej... I wtedy też z Ukraińcami ramię w ramię walczyliśmy. Jeszcze jest do tego rocznica sojuszu polsko-ukraińskiego z 20 roku. Czyli mamy tak jak bitwę warszawską, od niej zależy los tej wojny. Myślę, że to już wszyscy zrozumieli. A od tej wojny zależy los Europy. I to dzisiaj jest powszechne stanowisko. My o tym rozmawiamy w tym programie od dawna, ale prawda jest taka. Dopiero teraz dochodzi do Brytyjczyków, Amerykanów i Niemców, że jeśli upadnie Donbas, następny będzie, następna będzie Odessa, potem marsz na Kijów, a potem Warszawa. Ma pan pełne przekonanie, że do nich to dochodzi? Tak, bo coraz szczególnie częściej... Szczególnie pytam o kanclerza Scholza. Coraz częściej o tym mówią. Scholz potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby do niego wszystko dotarło. No to... Na razie widzę, że przymyka oko na to, że niektóre firmy wracają na rynek rosyjski, więc trzeba teraz, to jest apel do polskiej klasy politycznej, skupić się w najbliższych dniach na tym, żeby pokazywać Scholzowi, żeby wpływał jednak na biznes. Czyli pan jest jednak zwolennikiem takich połajanek naszych sąsiadów zachodnich? Nie, ja jestem zwolennikiem skutecznej roboty. Ja po prostu uważam, że polski rząd powinien od razu wysłać ministra do Berlina, czy drugiego. Czyli nie stąd na konferencji prasowej, ale w bilateralnych stosunkach oni podczas czas rozmów, na nie przed kamerami. Czasami tak? Trzeba na konferencję prasową, ale generalnie polski premier traci czas na tę konferencję prasową. On to robi pod publiczkę w Polsce. Nie radzi sobie z zarządzaniem sytuacją w Polsce, nie radzi sobie z sytuacją służby zdrowia, edukacji. Ja po prostu nie mogę na to patrzeć, jak oni nie mają wyobraźni, co będzie za pół roku, za rok. Ta wojna będzie trwała, pieniędzy będzie coraz mniej, trzeba wydawać je dużo bardziej gospodarnie. No więc oni cały czas karmią opinię publiczną w Polsce, mówią o naszym rządzie, tymi antyniemieckimi kawałkami, ale na Niemcy trzeba wpływać. Trzeba po prostu robić i to. Rząd to nie jest jedna osoba. Część osób powinna się skupić na zatrzymaniu Putina, część osób na polityce wewnętrznej. A teraz, jeżeli chodzi o zatrzymanie Putina, najważniejsze są sankcje i takie ponowne obudzenie Zachodu. Oni muszą zrozumieć, że ten Donbas nie jest daleko. Że ten Donbas decyduje o tym, jak będzie wyglądało kolejne 2-3 lata. W Polsce mam wrażenie, że ludzie to rozumieją. Myślę, że to, co zostanie z tej wojny, to zostanie takie przekonanie, że polskie społeczeństwo jest dużo dojrzalsze niż duża część polityków. Jak to polskie społeczeństwo wybiera takich, a nie innych polityków? Ja się bardzo często nad tym zastanawiam, ale dobrze, to nie temat na dzisiaj. Wspomniał pan o pieniądzach. I rzeczywiście te pieniądze są niezwykle ważne, także na pomoc Ukraińcom, tym, którzy są w Polsce. Jak pan zareagował na to stanowisko ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który powiedział, że wstrzymuje zakup szczepionek po to, żeby móc pomagać Ukraińcom, bo nie ma pieniędzy kraj na to, żeby pomagać uchodźców? Okazuje się, że nie ma pieniędzy. Okazuje się, że mieliśmy rację, że wszystkie pieniądze, które są teraz wydawane, muszą być wydawane w trybie wojennym. Ja przez to rozumiem oglądanie każdej złotówki dwa razy. Ja przez to rozumiem wsparcie dla polskich rodzin, które wzięły na siebie obowiązek, który normalnie leży na, powinien leżeć na barkach rządu. I rząd powinien zupełnie inaczej zarządzać pieniędzmi niż dotychczas. Nasze doświadczenie z PiS-em ostatnich 6 lat to jest ogromne marnotrawstwo. Ogromne marnotrawstwo. Począwszy od Polskiej Fundacji Narodowej, poprzez te zakupy, absurdalne zakupy nieistniejące. Nowy holding spożywczy przecież pan Sasin, minister, powołuje. Rząd, który nie był w stanie
niczego dołożyć do budżetu, a wydać wszystko, co było takim zaskórniakiem ostatnich 30 lat. Ale teraz trzeba inaczej. Trzeba pomyśleć o tym, jak będzie za 2-3 miesiące po wakacjach szczególnie wyglądała polska szkoła, czy sobie poradzimy. Trzeba się przyjrzeć, jak wyglądają szpitale i szczególnie jeśli chodzi o opiekę nad kobietami, o opiekę nad szpitale dziecięce. Tam jest duży, tam się szykuje duży kryzys, dlatego że jednak do Polski przyjeżdża kilkaset tysięcy dzieci więcej, często chorych, wymagających wsparcia. Tu będzie pole do jakichś konfliktów wewnętrznych w Polsce, społecznych. Trzeba tego uniknąć. Trzeba mieć wyobraźnię. Czyli polski rząd, ja uważam, że dzisiaj trzeba wezwać do wyobraźni, do tego, żeby wspólnie z opozycją, wspólnie z przedstawicielami samorządów, biznesów, firm rodzinnych, spróbowali zrobić wspólny plan. Wiem, że takie rzeczy się szykują, na przykład we Wrocławiu na początku maja, ale ze strony samorządu, a rząd cały czas się chwali na szczeblu sam. Centralnym się to nie dzieje. Doskonale pan wie, że były poprawki Senatu, które wszystkie zostały odrzucone przy okazji tej ustawy pomocy dla uchodźców z Ukrainy, odrzucone przez większość sejmową. No i tak to wygląda, tak to się odbywa. Dzisiaj być może, chyba że ktoś znowu zmieni porządek obrad komisji, no być może uda się porozmawiać na temat projektu prezydenckiego w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej. No, marszałek Morawska-Stanecka była tutaj kilkanaście minut temu i mówiła, że okej, no jeżeli brakuje pieniędzy, to trzeba uruchomić KPO. Tylko znowu wracamy do punktu wyjścia. No nie ma zgody Ziobry na to. No No ale to jest ich wewnętrzna sprawa w rządzie. No ale my ponosimy tego konsekwencje. Co z tego, że to jest ich sprawa wewnętrzna w rządzie? Skoro to uderza w nas obywateli. W rękach rządu leży ochrona polskich obywateli przed skutkami polityki Putina. I to jest jasne. Czyli trzeba zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, co rząd obiecywał. Wrócić do pieniędzy z KPO. Tam są ogromne środki unijne, które trochę pozwolą pobudzić rozwój. Wystąpić do Komisji Europejskiej poważnie o wsparcie polskich rodzin, które przyjęły uchodźców. Dla mnie nie do przyjęcia była wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że my nie będziemy prosić o te pieniądze. Akurat o to powinniśmy prosić. Ale to nie chodziło o KPO, to chodziło o ten dodatkowy fundusz. No o tym mówię. My powinniśmy o ten dodatkowy fundusz czyli tak, dodajemy KPO. Ale dlaczego pana zdaniem Kaczyński nie chce poprosić o te pieniądze? Znaczy poprosić, zawnioskować właściwie, a nie prosić o te pieniądze. Oni są strasznie odklejeni od rzeczywistości. Oni sobie nie zdają sprawy. Oni myślą, że ludzie potrzebują oklasków. Ludzie nie potrzebują oklasków, tylko realnego wsparcia. Ale to leżą pieniądze, dzisiaj, które możemy wziąć. Dlaczego rząd tego nie chce zrobić, nie musiąc spełniać żadnych warunków? Bo rozumiem, KPO to jest jedna sprawa, ale tutaj nie trzeba niczego likwidować, żadnych izb dyscyplinarnych, ani nic innego, żeby te pieniądze dostać. No mówię, że oni nie mają wyobraźni, ponieważ oni nie zdają sobie sprawy, co to znaczy żyć w małym mieszkaniu, przyjąć uchodźców. Ale naprawdę uważa pan, że oni wiedzą, że pieniądze leżą, można je wziąć i ich nie biorą? Dlaczego? No musi być jakieś drugie dno takiej decyzji. To jest brak wyobraźni. To jest brak wyobraźni, to jest jeszcze liczenie na to, że może, oczywiście, że to jest też jeszcze liczenie na to, że będziemy się kłócić z Unią. Oni jeszcze nie zrozumieli, nie dotarło do nich, że koniec już budowania kapitału politycznego w Polsce na walce z naszymi sojusznikami. Albo wracamy na Zachód, jesteśmy bezpieczni od Putina, albo dalej Polska próbuje gdzieś grać coś po środku i zostaje sama. No chyba próbuje, nadal się nie odcina od Węgrów na przykład. A słyszę, o właśnie, a propos, jak pan skomentuje te słowa ministra spraw zagranicznych Węgier, który zasugerował, że atak na Lwów miał związek z polską polityką wobec Ukrainy? Draństwo. I liczę na to, że pisałem o tym, liczę na to, że minister spraw zagranicznych natychmiast wezmie panią ambasador Węgier na dywanik. Niech oni sobie tłumaczą te wypowiedzi, które po węgiersku padają z ust Orbana i z ust Szijjártó. To są poważne pytania, bo to jest pytanie, czy jakie jest ich miejsce w NATO? Czy nie przekazują tajemnic natowskich do Moskwy? No Szijjártó jest lepszy niż rzecznik Kremla. On jest lepszy niż ta kobieta, co jest rzecznikiem Kremla. On lepiej to potrafi powiedzieć. Oni działają wprost, wbrew interesom, polskim interesom narodowym i oczekuję od rządu, że koniec z tą polityką wachlowania Węgrów. Albo Węgrzy są częścią wspólnoty zachodniej, mówię o rządzie, albo przyjmujemy do wiadomości, że Węgrzy sobie idą jakąś swoją drogę. Czego w tym momencie oczekuje pan od polskiego rządu, no, ale od nic polskiego nie premiera? Panie redaktor, no proszę bardzo, no, o co mnie pani pyta? Oni nawet nie, pytam o to, nawet, czego pan oczekuje minister, w tej sytuacji. Nawet tej minister spraw wczoraj. Zagranicznych nie wezwał ambasadorki Węgier, żeby wyjaśniła, czyli co ona przez to rozumie. Tak? Nadal. Nie, ale proszę popatrzeć, jak to wygląda z punktu widzenia polskich obywateli. To jest tak, jakby ktoś
pluł w twarz polskim obywatelom, którzy przyjmują Ukraińców u siebie w domu, którzy wydają pieniądze na pomoc humanitarną, którzy się angażują, którzy kupują kamizelki kuloodporne. Nagle się okazuje, że Węgry chcą być w tej samej linii, w tej samej grupie, co Korea Północna, która mówi, że nie było ludobójstwa w Buczy. Tylko, że to nie są już... Ja to staram się wytłumaczyć jak komu dobremu tym z rządu. To nie są już kwestie jakichś politycznych gierek. To jest zasadnicza, etyczna kwestia. Siarto i Orban nie są w stanie nazwać ludobójstwa po imieniu. Noż ludzie, my mamy swoje doświadczenie jako Polacy z II wojny światowej. Wiemy, jakim problemem dla naszego narodu było to, że na świecie zaprzeczano ludobójstwu, które dokonywało się w Polsce, że zaprzeczano Holokaustowi. I dzisiaj to samo robią Węgrzy. Taka postawa napędza Putina. Trzeba rzeczy nazywać po imieniu. Dzisiaj trzeba mówić tak, tak, nie, nie. Dzisiaj trzeba wzywać do tego, żeby uratować ludzi z Mariupola. A Siarto się bawi tym i opowie, i szczuje na Polskę, bo to jest przecież szczucie na Polskę, co on mówi. Ja nie pomagam, nie bombardują blisko naszej granicy. A zobaczcie, to jest Polakom próba destabilizacji wewnętrznej sytuacji w Polsce, jak mniemam. Tylko nadal zastanawiam się, co powinien w tej sytuacji zrobić polski rząd. Znaczy powiedzieć, odcinamy się, wezwać ambasadora Węgier w Polsce i tyle, czy coś jeszcze? Pierwszy krok, wezwać ambasadora Węgier w Polsce. Drugi krok, twarda rozmowa z Orbanem. Trzeci krok, sprawdzenie, w których sprawach Orban potrzebuje naszego wsparcia na forum Unii Europejskiej i NATO. Wszystkie rzeczy po kolei. A jak się okaże... To nie chodzi o to, że ktoś ma fioła na punkcie Węgier. To chodzi o to, że Węgry przecierają szlak innym tego rodzaju politykom w Europie. O właśnie. A co się stanie, jeżeli wygra we Francji? No więc teraz właśnie wyjął mi pan z ust to pytanie, dlatego że chciałam zapytać, że za chwilę może się okazać, że Putin ma w Unii Europejskiej kolejnego sojusznika, czyli Marine Le Pen. Ona nie była wczoraj podczas tej debaty w stanie odciąć się tak naprawdę od tych powiązań z Federacją Rosyjską. Nie da się odciąć od spraw rzeczywistych, ale co się wydarzy, pana zdaniem? Ale nie była też w stanie wygrać wyraźnie tej debaty. Ja myślę tak, Piąta Republika... Mogę pytanie zadać? Proszę bardzo. Chciałam zapytać pana, co by się wydarzyło, pana zdaniem, gdyby, geopolitycznie także, gdyby Marine Le Pen wygrała te wybory? Bo ona mówi na przykład o tym, weźmy Rosję do NATO, albo mówi, że my wychodzimy z tego, jak to się dokładnie nazywa, dowództwa, to ma jakąś nazwę. Strategiczne dowództwo, tak? Czy jakoś tak? Ze struktur wojskowych. Struktur dowódczych, tak to się nazywa. Co się wydarzy? Nie zapraszamy. Stwierdzamy, że nie była się w stanie odciąć od Putina. I to dobrze, bo prawda jeszcze raz wyszła na jaw. Mm-hmm. I nie była w stanie wyraźnie wygrać z Macronem. Ale była lepsza niż była 5 lat temu, tak, więc nie wiadomo, jak to się przełoży na wynik wyborczy. Ja wierzę w Piątą Republikę Francuską. Tam przy każdych wyborach jest trochę dramy, ale na końcu oni mają jakiś taki gen, że są w stanie wygrać z wariatami. I myślę, że to pozwala mieć nadzieję. Na poważnie mówiąc, scenariusz, że Le Pen wygrywa, no to jest wyjście ze struktur wojskowych NATO, to jest destabilizacja w Unii Europejskiej, to jest zwrot ku Rosji, to jest blokowanie kolejnych sankcji, prawdopodobnie poluzowanie sankcji, czyli puszczenie Putina na Polskę. No to tak krótko mówiąc z naszego punktu widzenia. Puszczenie Putina na Polskę? No a jak inaczej? No bo to logika jest jasna. Jeżeli nie zablokujemy Putina w Donbasie, to znaczy, że prawdopodobnie przynajmniej ten fragment wojny wygra Rosja. Jeżeli Rosja wygra ten fragment wojny, to pójdzie dalej. Jeżeli pójdzie dalej, na kogo pójdzie? Na Polskę, naprawdę. Niech będą te momenty prawdy w naszym życiu publicznym. To nie jest tak, że nas to wszystko nie dotyczy. To nie jest tak, że jest jakaś magiczna bariera na naszej granicy, bariera NATO i Unii. Wystarczy jedna zmiana, żeby w NATO się pojawił ktoś taki jak Le Pen i zaczną być poważne kłopoty. Panie albo jakiś większy CR. Sekundę, to teraz tak. Wożenie z wszelkimi honorami Le Pen po Warszawie przez Prawo i Sprawiedliwość było kolejnym dowodem na brak wyobraźni tego rządu po prostu? Czy naprawdę pan tak Bogiem a prawdą uważa, że oni nie zdają sobie sprawy z tego zagrożenia? Oni, czyli mam na myśli nasz obóz władzy, nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, które niesie ze sobą Le Pen? Mnie nie interesuje, co oni sobie tam wyobrażają. Ja ich rozliczam z tego, co robią. Dostali wiadomości w listopadzie, w październiku, jaka może być fala uchodźców i nie zrobili w tej sprawie nic istotnego na poziomie administracyjnym. Ja sprawy wojny traktuję tak jak ubezpieczenie. To znaczy możesz osobiście wierzyć albo nie wierzyć, ale masz administrację i musisz się ubezpieczyć. Oni nas nie ubezpieczyli. No dobrze, więc odcinamy świat przed wojną od świata wojny. Przed wojną faktycznie obwozili Le Pen i ją obcałowywali i wachlowali i pili herbatki. Ale już wtedy mieli informacje o inwazji. Ale mimo to
oczekuję od nich teraz działania. Więc mam taki czasami wybór, że mogę ich pokrytykować, robiłem to bardzo ostro przed wojną, a teraz wolę ich nawet raz nie pokrytykować, ale żeby wreszcie otrzeźwieli. Żeby porozmawiali twardo z Orbanem, żeby pokazali twardo, że się odcinają od Le Pen, żeby się odcinali. Panie profesorze, ja nie chcę być niegrzeczna, ale my dokładnie bardzo podobną rozmowę, znaczy takie pana argumenty ja słyszałam kilka dobrych tygodni temu, właściwie na początku samym tej wojny. No i czy te pana apele odniosły jakiś skutek? Odniosły. Proszę zobaczyć, co się dzieje z Węgrami. Wcale nie jest tak, że odniosły. Proszę zobaczyć, co było po akcji. No co się dzieje z Węgrami? No przed chwilą pan powiedział, że się rząd nie odcina, jeszcze nawet mało. Ambasadora nie wezwali. No tak, ale Kaczyński już powiedział, że jednak się zawiódł na Orbanie, że to nie jest sojusznik. Ja wiem, że to jest mało. Ja sam bym chciał dużo, dużo więcej. Ale jednak to mówienie w polityce, perswadowanie, pisanie, mówienie im prywatnie, mówienie publicznie, no pewien efekt daje. Nie daję już tego manuskryptu, który chcieli dać w prezencie Orbanowi. Wiem, że to są drobiazgi. I wiem, że dzisiaj... No ale drobiazgi też się czasami składają ale na większą całość. Ale ja patrzę na te drobiazgi i widzę, że już jest im teraz bardzo trudno coś powiedzieć w obronie Orbana. I widzę, że to jest proces i cisnę dalej. No taka jest moja rola. Jak nie... Tego kiedyś mnie uczył taki wielki polski dyplomata Jerzy Baro. No wiesz, w dyplomacji to jest tak, że czasem musisz do tematu podejść 5, 6, 7 razy. No więc moja rola jest co? Mówić, pokazywać rozwiązania. Pojechałem do Stanów Zjednoczonych w delegacji z Ukrainkami. Pokazywałem z członkami parlamentu Ukrainy, członkiniami. Pokazywałem, jakie są możliwe rozwiązania. Włączyłem się w tę akcję, żeby dozbroić trochę Ukrainę. Dzisiaj wiemy już, mniejsze tu o szczegóły, bo nie ma co mówić o szczegółach, bo to nie wszystko jest do mówienia w prasie. Ale wiemy już, że tej broni jest więcej. Trzeba jeszcze więcej. Myślę, że to, co trzeba dzisiaj robić z punktu widzenia opozycji, to nie zmarnować ani jednej godziny. To nie jest taka skuteczność, jak pani mnie pyta, że ja raz powiem, oni to zrobią. Ale jeżeli powtórzę 10 razy i będą widzieli reakcję opinii publicznej, będą widzieli, że Polacy są wściekli na Orbana, że Polacy widzą, że Orban tymi swoimi wypowiedziami pluje w twarz także Polakom. Dlatego, że upokarza tych, którzy oddali swoją ostatnią miskę zupy. Upokarza tych, którzy oddali swoje, którzy spędzili święta z Ukraińcami. To brzmi jak kpina, co on mówi. Więc to wszystko ma sens. Dociera. Powoli. Trzeba mieć cierpliwość i nie tracić ani godziny. No dobrze, a stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie między innymi Krajowego Planu Odbudowy. Znowu do tego wracamy, bo pieniądze są konieczne w obecnej sytuacji, także dla nas, dla polskiego społeczeństwa. Tak jak wspominaliśmy, dzisiaj te prace nad projektem prezydenckim likwidującym Izbę Dyscyplinarną mogą się rozpocząć, ale prezydent mówi spokojnie, premier mówi spokojnie, dajmy sobie kilka tygodni na pracę w tej komisji, na dogadanie się i tak dalej. Znaczy nie jest mu spieszno do tego. Bo premier nie jest szczery, nie ma prawdziwej kultury kompromisu, a dzisiaj potrzeba jedności. Prezydent się szybciej uczy od premiera. Widzę, że prezydent już próbuje coś zrobić. Żeby Polskę przeprowadzić przez głęboki kryzys. Bo ostatecznie my się tym wszystkim zajmujemy dla Polski. Nie dlatego, że mamy hobby zajmowanie się wojną. Żeby Polskę przeprowadzić przez kryzys covidowy, przez kryzys wojenny, musimy być razem. I każdy musi dołożyć swoją cegiełkę. Dzisiaj po południu ja na przykład organizuję w ramach Komitetu Dialogu Społecznego Studium Adamowicza dużą dyskusję na temat tego, jak urządzić szkołę. Będzie szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. A zaprosił pan ministra Czarnka, który chce dzieci z Ukrainy już w tej chwili uczyć o rzezi wołyńskiej? Bo słyszał pan na pewno ten pomysł ministra. Pani redaktor. No to pani redaktor. No ja tylko podaję konkretne przykłady działań ministrów tego rządu. Ale ja wiem, że oni są straszni. Tylko ale ja tego nie powiedziałam. Ja tylko proszę pana o komentarz. To bardziej, ja nie jestem od tego, żeby oceniać. Ja tu dzisiaj jestem bardziej jako polityk niż jako politolog. Jako politolog bym to wszystko komentował, oceniał i robię to, bo mnie kusi. Ale z drugiej strony muszę działać. Czyli pokazywać, to można zrobić, to można zrobić. Teraz szkoła, teraz edukacja. Okej, ale pan jest także profesorem. Pan także uczy ludzi. Co oznacza dla młodego człowieka z Ukrainy, który w tej chwili zderza się z polską edukacją i pierwsze, co będzie musiał zrobić, to się uczyć o rzezi wołyńskiej. Ja nie mówię, że on się ma tego nie uczyć, bo to jest historia i nie wolno gumkować. Ale czy to naprawdę powinna być jedna z pierwszych rzeczy, którą proponuje minister Czarnek? Mogę ministrowi Czarnkowi osobiście pomóc zbudować taki program, w którym będzie, to jest deklaracja poważna, w którym będzie, jestem profesjonalnym historykiem, w którym będzie i o Petlurze, i o II wojnie światowej, i będzie o Wołyniu, i będzie o ludobójstwie. Ale przede wszystkim to, czego dzisiaj potrzebujemy przede wszystkim, to dołożyć nauczycielom po prostu pieniędzy, żeby oni byli silniejsi w tym kryzysie, wesprzeć ich. Nauczyciele są jedną z najbardziej upokarzanych grup zawodowych.
personel szkolny, powiedzmy trochę szerzej. Tego potrzeba. Jest ta propozycja nasza o to, żeby o 20% zwiększyć zarobki w sferze budżetowej. To jest absolutnie konieczne, żeby w Polsce się system nie zawalił. Tylko to sfinansować, panie pośle. Te 20% w sferze Pani budżetowej. Redaktor, to są też ogromne pieniądze, dobrze o tym wiemy. A nie przedstawili państwo źródeł finansowania, chyba, o ile ja się nie mylę, takiego szczegółowego. Polityka musi polegać na tym, że wyznaczamy sobie cele i szukamy sposobu dojścia do tego celu. Jeżeli pani mnie pytacie, co jest najtrudniejsze w Polsce, żeby Polacy przeszli ten trudny czas, trzeba zatrzymać Putina, wzmocnić szkołę, wzmocnić system służby zdrowia. Bez tego sobie nie damy rady, bo to będzie generowało ogromne konflikty społeczne, jeśli tam będzie kryzys, a poza tym nauczyciele są naprawdę po głębokim kryzysie covidowym, wchodzą w kolejną sytuację, w której dostają mnóstwo uczniów, którzy mówią tylko po ukraińsku i zanim oni przeczytają o rzezi wołyńskiej czy o czymkolwiek innym, to oni muszą się nauczyć polskiego, muszą się nauczyć funkcjonować w polskich klasach. Wie pani, gdybyśmy... Ja rozmawiam z przedstawicielami samorządów. Oni się bardzo wysilili. Rozmawiam z przedstawicielami firm rodzinnych. Praktycznie co tydzień mam takie długie rozmowy. I co z tego wynika? No gdyby ktoś dzisiaj wiedział, że to jest na 2-3 miesiące, no to okej. Ale to może być na przykład na 2-3 lata. Ta wojna może długo potrwać. Trzeba Polskę inaczej ustawić na ten czas. I trzeba myśleć w kategoriach całej Polski, a nie jednej partii. Problem Mateusza Morawieckiego polega na tym, że on ma partyjne myślenie. On nie jest w stanie zmienić swojej głowy, a wszystko tu się zaczyna od głowy. On myśli o swojej partii, o swoich wyborcach, a już nie myśli o tych, którzy głosowali nie na niego. A tymczasem to tak się nie da przejść przez wojnę. No dobrze, ale wszystko też sprowadza się do pieniędzy i po raz kolejny z uporem maniaka będę wracać do kwestii związanych z Krajowym Planem Odbudowy. Był u mnie wczoraj albo przedwczoraj, już nie pamiętam dokładnie, Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, dobrze panu znany, i on powiedział, że przedwczoraj, dziękuję Michał, czyli mój wydawca. I on powiedział mi, że był z taką propozycją u marszałka Terleckiego, żeby wywalić z rządu, dokładnie cytuję, Zbigniewa Ziobrę, ale dać jednocześnie Prawu i Sprawiedliwości zapewnienie, że takie najważniejsze ustawy będą wspierane przez opozycję, żeby się PiS teraz nie bał utraty większości w parlamencie. Czy pana zdaniem to jest propozycja, która ma ręce i nogi? Bo pytałam pana marszałka Zgorzelskiego, czy było to konsultowane z partnerami z opozycji. Przyznał, że nie było. To jest jego inicjatywa, która w gruncie rzeczy, wie pani co, my jesteśmy naprawdę odpowiedzialni. Proszę zobaczyć, jak wyglądają głosowania w Sejmie. Tam, gdzie trzeba, nawet czasami wbrew części wyborców, jesteśmy w stanie powiedzieć, dobra, razem głosujemy. Czy nad tymi wydatkami wojskowymi, chociaż nie byliśmy zadowoleni, bo tam na przykład wyraźnie brakuje takiej profilaktyki, tego, co się nazywało tradycyjnie i nazywa się obroną cywilną, przygotowania Polaków, wszystkich, zakłady pracy, szkoły, do jakiegoś ataku ze strony Putina. To powinno się dzisiaj o tym otwarcie mówić. Tego tam jest mało, tam były różne błędy. Ale poparliśmy tę ustawę. W gruncie rzeczy każdą istotną ustawę, która ma znaczenie państwowe, nawet jeżeli jakaś nasza poprawka nie przejdzie, czasami nas to bardzo złości, ale jesteśmy w stanie poprzeć i popieramy. Więc ta propozycja leży na stole. Naprawdę, nie bierzmy na siebie odpowiedzialności za Krajowy Plan Odbudowy i za relacje z Komisją Europejską. Marszałek Zgorzelski ma swoją linię w tej sprawie, ja mam taką. Czyli pan to jest... nie jest entuzjastą tego pomysłu? No, to się realnie dzieje. Można to im od nowa opakować i powiedzieć. Tylko po co mamy tym nudzić dzisiaj opinię publiczną? To są jakieś techniczne przepychanki polityczne. Ja czuję się zażenowany, kiedy muszę opowiadać w czasie, kiedy nie mamy tak dużo tego czasu antenowego, kiedy są sprawy ważne i super ważne o tym, że jeden polityk z drugim coś sobie pogadał. Rząd wie, co ma robić, wie, z kim rozmawiać, wie, jak to trzeba przeprowadzić i wie, że dostanie w tej sprawie poparcie opozycji. No to czego do diaska jeszcze potrzeba? No niech to po prostu zrobią. A ja mam teraz się zajmować tym, jak się uśmiechnął minister Ziobro do innego ministra, czy oni się lubią, czy nie lubią. Poza tym, że niewiele na ten temat wiem i mało mnie to interesuje, szczerze mówiąc. Brzmi to żenująco, tylko właśnie ta żenada, powtórzę to po raz kolejny, wpływa na nas i przynosi realne skutki, a właściwie brak skutków w postaci pieniędzy. Więc my możemy utyskiwać, że na takim poziomie w tej chwili musimy dyskutować i że na takim poziomie w ogóle funkcjonuje polska polityka, ale tak jest. Tak jest, tylko że każdy z nas dokonuje wyboru. Jeżeli ja dzisiaj z panią rozmawiam, dokonuję wyboru, czym się będę zajmował przez najbliższe godziny. I jeżeli zacznę się zajmować tylko bieganiem od gabinetu do gabinetu i proszeniem ich o to, o czym oni doskonale wiedzą, co mają zrobić. Ludzie im wyjdą na ulicę. Ten rząd upadnie. Ten rząd nie jest wieczny. Mam im tłumaczyć oczywiste rzeczy? Siła inercji tego rządu będzie ogromna. Proszę zobaczyć, że mimo tego, jak się starają, mimo całej propagandy rządowej, która się dzieje w telewizji publicznej, nie są w stanie uzyskać wyraźnego poparcia takiego, żeby mogli być pewni większości parlamentarnej. To dobrze świadczy o polskim społeczeństwie.
a potem będzie dla nich już coraz gorzej i gorzej. Musiałbym to każdemu tłumaczyć tę podstawową prawdę, że każdy kiedyś umrze i każda władza się skończy. Ich władza się skończy. A teraz grają o swoje miejsce w historii. Dobrze, to wracając jeszcze do tego, co dzieje się na Kremlu. Coraz więcej informacji mówi o tym, że wokół Putina narasta jakiś bardzo cichy, ale sprzeciw. Że te niepowodzenia na froncie i taka nieprzewidywalność Putina związana także z tym, że on przyjmuje jedynie potakiwanie, powoduje, że coraz więcej ludzi tam zaczyna troszeczkę zastanawiać się, czy aby na pewno to idzie w dobrym kierunku. Czy pana zdaniem rzeczywiście ludzie na Kremlu są gotowi do tego, żeby Putinowi się sprzeciwić, albo zaczynają być do tego gotowi? Czy to jest absolutnie bzdura, bo on ma tam wszystkich tak podporządkowanych, tak zczyszczonych, wyczyszczonych, że tam są tylko akolici tacy bezwiedni? W końcu oni usuną Putina. Bo to prawdopodobnie tak się skończy ta wojna. Mhm. Żeby to się stało, trzeba wywrzeć mocno... Tak, że wojna skończy się usunięciem Putina. No na pewno, tak. Mhm. Tutaj nie ma innej możliwości, dlatego że Putin tę wojnę przegra. My tylko dzisiaj walczymy o to, żeby nie puścić go dalej na zachód, bo Putin na końcu zna to, tę wojnę przegra. Ale teraz trzeba nie dopuścić do tego, żeby straty były większe. Bo jednak dzisiaj są duże straty. Oni powinni słyszeć i słyszą to. I chwała Bogu, ale powinni słyszeć mocniej. Że będzie deputinizacja, że będą płacić reparacje, że będą płacić odszkodowania. Nie, że reparacje to będą te ich jachty. Jachty to jedna sprawa. Druga, Rosja będzie przez 30-40 lat płaciła reparacje za zniszczone miasta. I to musi się zdarzyć. Jeżeli się tego nie zdarzy, to nie będzie porządku moralnego w Europie i na świecie. I pod presją tych planów, tych rozważań, musi dojść do usunięcia Putina. Dlatego, że Putin ściąga na Rosję hańbę i wielką biedę. Propaganda Putina, zamknięcie właściwie wszystkich mediów powoduje, że duża część społeczeństwa popiera to. Tu będzie nasz problem. My sobie tak łatwo mówimy o Putinie, ale trzeba będzie pomóc społeczeństwu rosyjskiemu się zmienić. Ale to wtedy, kiedy wygramy wojnę. A teraz każdy, kto popiera Putina w swoim małym zakresie czy większym, czy jest jakimś twórcą kultury, czy jest sportowcem, powinna go spotkać hańba, wykluczenie, napiętnowanie. I tym bardzo słusznym, mam wrażenie, apelem kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Profesor Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, Państwa gościem. Dziękujemy za dziś. Kończymy Ekspres Biedrzycki. Wracamy do Państwa jutro o 8.57. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.